O, po tylu latach wreszcie znalazłem ciekawą pracę. Ciekawe, co to będzie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Kim pan jest? Co pan tu robi? O kurwa. Panie, kurde, co to się dzieje? Ja tutaj po wypłatę przyszedłem, bo ja jestem dostawcą pizzy. Znaczy ogólnie klaunem byłem i dostawcą pizzy. No wie pan, budżet niski. No to... A, rozumiem. Zatrudnij mnie samego. Ja dostałem tutaj pracę generalnie, jako ochrona. I dziwię się, ponieważ pizzerię zamknięto rok temu, po strasznych wydarzeniach, a szukają nowego pracownika. A no bo wcześniej mój wujek tutaj pracował, wie pan o co chodzi. Generalnie czytałem straszną historię, co się wydarzyło, a mianowicie to pracowało tutaj dwóch typków, którzy zostali zatrudnieni przez facia we fioletowym wdzianku, no i wszystko szło im jak najlepiej, tyle że nagle coś się stało i pizzeria stała się nawiedzona. Po czym wszelkie animatroniki, pluszaki, które tam są, ożyły i zaczęły te animatroniki się na nich wyżywać. Straszyli ich i chcieli, te animatroniki chciały ich zabić. I okazało się, że ten fioletowy faciu zamordował dzieci i chował ich ciała w tych pluszakach. I te pluszaki szukały zemsty właśnie na tym faciu, a że ten faciu, jeden z nich miał właśnie ciemno-niebieski strój do tej pracy, to pomylili go z nim i chcieli ich zabić. I historia się bardziej rozwinęła. Potem coś tam były przemieszczenia w czasie i do tej pory nie wiadomo, gdzie są, a pizzerię zamknięto na stałe. Mordo, pierwszy raz tą historię słyszę, a ja już uważam, że ty jesteś naćpany. Na pewno coś brałeś tak do roboty? Ja rozumiem, że jest nas, to można sobie coś tam, ale bez przesady, człowieku. No tak słyszałem, że tak było. No ja różne patrz, czasy patrz. Słyszę. Co? Włączyło się światło i muzyka zaczęła grać. O panie. A to pewnie nie wiem, pewnie pan Władek albo ciocia Krysia się tam bawią, no nie, światłami, żeby nam przesadzić. Chodź, wejdziemy. Dobra, otwieraj drzwi, masz klucze? Nie. Otworzyć ci? No, poproszę. No ty kurczę, tu... tu chyba była recepcja. Boże, jak ten budynek poniszczał. Widzi ale pan? Ale patrz pan, oni mieli tutaj napoje darmowe. Really, nigga? Już mnie się podoba. I z tego co wiem, usunięto stąd animatroniki wszelkie zła, które tu panowały. Więc nie ma tu nic, miejsce jest opuszczone, ale i tak poszukują gościa, który będzie pilnował tu. A pan co ma za zadanie? Nie wiem, chyba dostarczać pizzę, ale... co mam tu dostarczać? Nie wiem, posprzątam sobie, spytam się szefa, o co chodzi. A gdzie jest szef? Nie wiem, wczoraj gadał ze mną. No tutaj jakiś pokój imprezowy, panie. No, wygląda, że serio miejsce jest opuszczone. Kamery nawet są. Wchodzi pan. Halo? Tu jestem. Halo, motherfucker? To chyba nasze pomieszczenie, ale coś inaczej to miało wyglądać. Ej, patrz pan! Krew. Nie, to dziewczyna. A, no dobra. Granie. Ale jeba. Panie, co z tą burzą? O, tu jest generator chyba. Panie? Panie... Chodź co? Pan. Ale poczekaj pan, zobacz pan te rysunki. Patrz pan. Co? Jak widzi pan te rysunki, pewnie pan to też zauważył, ale ja też. Wie pan czego tu brakuje? Czego? Talentu. Dobra, gdzie chciał pan iść? Pozwiedzać jeszcze, bo muszę się tutaj oznajmić z całym terenem, którego mam pilnować, nie? Wszystko jest tutaj pozamykane, okna zadeskowane. No to jak zombie zaatakują, to mamy szczęście.
No. No. O Jezu, widzi pan to? No co? Strój, a raczej części jego. Aż no, dziwne. Etui jest, ale pytanie, gdzie reszta sprzętu? No właśnie. A mówili, że zabrali wszystkie. Nie, może zostały jakieś dodatkowe części, nie chciało mi się zbierać. O fuck. No cóż. Oj Boże, panie, przez ten deszcz czuję się jak na Podlasiu. Mówi pan? No. Tylko przynajmniej tutaj jest dach. Dziwna sprawa z tym. It was at this moment he knew. He fucked up. Panie. Tego ja się nie spodziewałem. Mówili, że jest nawiedzone. Panie, ja tam nie chcę znowu wchodzić. No panie, no, miał pan coś dostarczyć, a ja mam pracę, tak? No ale nie, jak tam coś jest, tam jest coś fioletowego. Otwieraj pan drzwi. Panie, to był zły dotyk, ja tam nie chcę. Nie pierdol, pan tylko wchodź. Ojej. Zdjęcie. Bądź, ja panie, jak kopnąłem. Dobra, panie. Trzeba się brać do roboty. Chodź pan. O, z przyjemnością. Potowarzyszy mi pan, także wchodzimy. Ale gdzieś tu był przycisk. Pójdzie pan włączyć generator, dobra? I zobaczymy. Muszę. Gdzie tu się wchodzi generator? Ups. Źle trafiłem, tu jest dach. No tam ma pan generator, tam w pomieszczeniu. Włączył go pan, tak, włącz go pan. Włączył go pan? No nie wiem, no, nie działa chyba. Chodź, co tu świeci? O, to ma pan włączyć, dobra? No włączyłem. Włączył pan już? No chyba włączyłem. Jezus Maria, co się stało? No. Ty, gościu, widzisz to? No desek nie ma. Z dupy nagle wszystko się zmieniło, o co chodzi? Jest nowy pokój. O co, kaman? Ja nie wiem. Co się stało? Jak włączyłeś generator, to nagle wszystko tak się zmieniło, tak z dupy. Ja nie wiem, co ty śpałeś i nie wiem, kiedy ty mi żeś to podał, ale weź proszę cię, daj mi coś na wytrzeźwienie. Jezus Maria. Co się dzieje? O kurde blade! Panie! A! Co? Panie! Panie! Co? One tu są! Nie! Ożeś panie, ja pierdzielę. One tu są. One wróciły. Każdy myśli o sobie! Tak, zamknięte. Co? Zamknięte. Jak to? No patrz pan! Tam nic nie ma! O nie! Jesteśmy tu uwięzieni! No to mamy przejebane! I to tak... No to fajnie. Drzwi się kurzą trochę. Panie! Więcej! Więcej tego! Tu! Holy Jesus! Co się tu... Fioletowy Freddy i teraz tu są części. O co chodzi? To jest przerażające. O patrz, tu są zasady. Nie biegać, nie kopać, nie krzyczeć. Proszę zostać czystym w wiadomościach. Nie dotykać animatroników.
chuju moju dzikie węże. Welcome to Freddy Fazbear's Pizzeria. Kurczę blade. Czemu muzyka się wyłączyła? Nie wiem. Była fajna. W każdym razie noc pierwsza rozpoczęta. Panie. Panie, tutaj jest ten lis. On ma haka. Night Eden is coming. Pamiętaj, panie. Włączyłeś generator, a to znaczyło rozpoczęcie pracy. Lol. Tu jest jakiś coś, nie wiem. Co? Też miał pan takie przyćmienie? Panie, co to za zaćma? Telefon! Telefon dzwoni. Halo? 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 Mówi, że jesteś murzynem. Halo? Ale szefie, ja nie jestem czarny. Halo? Wiem, że jest debilem. Ja rapować nie umiem. Panie! Halo? Mówi, żebyś... Że żona cię zdradza, mówi. Ale ja nie mam żony, mam mamę. O kurwa. Ale ja mam żonę. O fuck. Ale... O co chodzi? Wcześniej tego... O co chodzi? Tego ekranu też tu nie było. Dobra, przynajmniej mamy plazmę. Ja cię... What the... Panie! Co? Wcześniej tego też tu nie było. O, jaki słodki dzieciaczek. Nie jest taki słodki chyba. No i ja go nie dotknę. Co się dzieje? Dobra, skończ pierdolić, ile można przez telefon gadać. Jezus Maria. Panie, bo pana... Szefie, bo pana w New Mobile zablokuje. Chce pan szafę? Na kim? Hehe. Co się dzieje? To działa. Zabiję pani. Co? To są przestrzeń. Gdzie ten fotel? Ała. Dobra. Ten... Ała. Panie! Nie zamykaj te drzwi, bo nam generator siądzie. Im więcej energii zużyjemy, tym bardziej będzie kijowo. Dobra. No niech skończy gadać, ile można. Weź go tam, skopa jebni. No go tam. It was at this moment he knew. He fucked up. Panie! Co? Miałem zwidy chyba jakieś. Nie powinno tak być. Starego? Coś wego. Skończ! Skończ! Dosyć tego telefonu. O, super, zamknął się. Dobra, ja idę psi, tu jest... Panie, nie zostawię mnie tu. Siusiu, tylko idę. Jezus Mario, to wszystko jest takie teraz inne i przerażające. Widzę pana przez kamery. To dobrze. Tak pan powinien widzieć. Ja jednak, Siusiu, nie idę! Panie! Ktoś jest w ubikacji? Ktoś jest w ubikacji? Panie! Ktoś jest w ubikacji? Ratuj mnie, pan. Jezus Maria. Panie. Jakieś nogi tam były. A ja nogi jadłem na śniadanie, więc nie wiem, skąd się tam wzięły. Weź pan o to obcza, idź pan do kibla. Im mniej pan wie, tym lepiej pan śpi. W sumie racja. No i pan żeś ubrudził ekran. Przepraszam, miałem okres. Ale pan kobietą nie jest. Panie! 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 Mył się pan? Zamknij pan te drzwi! Otwieraj te drzwi, bo ja będę musiał wyjść zaraz! Panie, lis wychodzi. Gówno wychodzi. Z mojej tak? dupy, bo srać mi się chce. To niech pan zobaczy, to? Mordę otworzył. Gdzie? Nie widzę. Tu nikogo nie ma. Ale ja w ogóle... Te kamery coś łapią mało zasięgu. Ja nie wiem. I? Co z tym lisem? Słyszy pan to? Ety. Jednak zamknę te drzwi. To jest bezpiecznie. Panie... Mył się pan? Tak. Bo śmierdzi.
O, telefon. Słyszał pan to? To był śmiech. Panie, to był śmiech. Ja się boję. Panie? Nie idź pan tam. Wyjmuj pan parówę, idziemy na zwiady. Pan gejem jest, czy co? Nikt nie będzie tu... był bez naszej zgody. Panie? Hmm? Jak na razie czysto. Jak na razie to ten otworzył mordę. Kto? On. Ale on miał otwartą mordę. Tak? Tak. Nie podpuszczam pana, ale nie włoży pan głowy pod jego twarz. Nawet chyba nie ma... Słyszał pan? Ten śmiech? A to on się śmieje. Nie śmiej się, cudaku. Słyszy pan? Jakiś... Dziśku. Ktoś o, przewraca... O, tu szef powinien być. Ale go nie ma. Panie... Panie! Co? Jebaj go parówą! Jak on... Co? On się nie da zabić! I o tym właśnie mówię, o tej historii panu mówiłem. Dwóch gości sobie siedziało normalnie w pracy, a nagle animatroniki zaczęły ich atakować. Anisz, to wracaj pan tam. Panie... Wracamy do security. Wracamy, szybko. Pieniądze zabrałem. Szybko. Nie te drzwi, otwórz, mam pieniądze. Jakie pieniądze? No mam pieniądze, jak przeżyjemy. Jak to? Otwórz! Dlaczego? Otwórz! Po co? No otwórz, proszę! Ciebie otwórz! Co ci? Wchodź! Szybko! No kurde, nie mogę się ruszyć! O Jezus Maria. Nie wiedziałem, że one się będą ruszać. A wie pan, co jest najgorsze? Że jesteśmy tu więzieni. Możliwe. Niemożliwe. Tylko tak. Panie... O, zniknął. To otwieraj pan, bo jak energia siądzie, to będzie lipa. Dobra, ja mam dla pana propozycję. Musimy znaleźć stąd wyjście. Bo mnie się już tu się za... Chiny nie podoba, widział pan to? No powiedział, że nie możemy stąd wyjść. Właśnie. Wie pan, ja się stąd nigdzie nie ruszam, przeczekam noc może. Tak, bo to panu coś pomoże. Jak jesteśmy do więzieni, to panie, nigdzie się stąd... Panie, pan tu szybko. Dlaczego? Pójdź pan na lisa. Schowam się tutaj. Biegnie! On biegł. Panie, co się dzieje? Szybko pan. Odbierz telefon. Znowu ten głupi śmiech. Panie, ta praca jest do bani. Zamykaj pan wszystkie drzwi i nie otwieraj. Mam to w dupie. Zostaw pan. Panie. Nie otwieraj pan tej drzwi, powiedziałem. Jezus Maria. Wiedziałem, że to mnie spotka. Po co się pisałem na tą robotę? Jezus Maria, ta pizzeria jest nawiedzona w piździec! Panie, halo? Co? Gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Gdzie? Tu. Gdzie blisko? A, dobra. Jak pan tu wszedł? Nie pytaj pan. Jak sobie miły nawet. Tak to do niego wyjść, jasno. It was at this moment he knew. He fucked up. Idę. Panie! Trzy animator... Trzy animatroniki zniknęły! I'm still here, co? Jednak tędy nie idę! Panie! Wiem! Widziałem go! Zamykaj te drzwi, panie! Zamykaj! Gdzie? Panie, list pana gonił! Panie! Barykadujemy się! Tu jeb kuchenka! Jeb szafa! Ojej, nie rozjebała się. Co? Co jest? Przeżyliśmy. Chyba generator się wyłączył na dzień. Chyba jest dzień na zewnątrz.
Ała! Wie pan, co jest najgorsze? Piec jest rozgrzany, proszę nie dotykać. Że jesteśmy tu więzieni i co z tego, że jest dzień, skoro czeka nas kolejna noc. Panie, to nie pomoże. Wie pan co? Wiesz, nic nie komentuję, proszę cię, wydostańmy się stąd. Nie wiem jak pan... Nie pamiętam, jak się pan nazywa. A! Nie. Papa. Głowa mnie boli, idę spać. A mnie nie boli. Połóż się pan spać, może pan dzień przespać. Muszę. Tak. Do następnej nocy jest 12 godzin. O, co to za telefon o 7 rano? Albo i nie? Holy Jesus! What is that? What the fuck is that? Co tu się dzieje? Halo? Powiedz dostawcy, żeby zostawił. Ej! Panie, co ty robisz na suficie? A co, nie mogę? Siedzisz na suficie fotelu. Co tu się w ogóle działo? Skąd te butelki? To ty zamawiałeś koks? Nie. To co tu robi? I co tu robi pan Edek? I co tu robi Sebastian? Nie wspominając o Eduardo. Mieli przyjść. Mieli do nas przyjść i nas uratować. To ty posadziłeś tego krzaka tutaj? Nie. Edek, mówiłem ci nie przynoś ze sobą. On zawsze... Co tu robi benzyna? A, bo chcieli mi jej auto zatankować, ale ich przyjąłem, dałem trochę... O nie, panie! Jest 12 IM, zaczęliśmy pracę. Chodź z tego sufitu! Chodź z sufitu! Kopa w dupę, złaź! To spadę. Złaź, wstawaj. Tak też jest wygodnie. Tak? A lubisz pana lisa? No. Lubisz lisa? Dobra, zostaw mnie! Zostaw mnie! Zabierz mnie stąd! Patrz! Dobra, idę, wstaję! To wstań ładnie. Nie, bo mnie zabije. To wstań. No, w sumie wygodnie. Nie, a teraz szybko, szybko, bo wstanie. Dobra. Zaczęliśmy pracę. Ciekawe, co tej nocy się wydarzy. Nie... W ogóle, kiedy oni przyszli? Co tu się działo? Skąd ten koks? Krzak... To się mieli przyjść. Słyszysz? Znowu ten koleś się śmieje. Panie, tam ktoś stoi. Ja chcę kupę. No to idź do łazienki. Nie, nie tu! Idź do łazienki. Zostaw mnie pan. Nie. Idź do łazienki. Ale proszę pana, on tu jest! Gdzie pan jest? Otworzyłem panu drzwi. Ale cię. Pikam. Okej. To ja zamykam drzwi w takim razie. Nie? Kamery coś nie działają dzisiaj. Nie wiem, co się stało. Nie chcą się przełączać. Ktoś zhakował kamery. Co tam się dzieje? Słyszałeś pan ten krzyk? Tak, i przybiegłem tu.
Dobra. Panie, o, on tam jest. Kamera się przełączyła. O. Włączają się dalej? Tak, ale z opóźnieniem chyba. Patrz pan, pikabu, jestem tu. To dobrze wygląda. Gdzie? Stary wstał! Stary jest tam! Stary wstał! On wstał! Stary wstał! Wezmę kombinezon. Pan otwieraj pan, ja idę. Idź pan ze mną, chodź. Dobra, idziemy. Chodź pan. Uciekamy. Chodź. Dawaj, da. Zamknięte. Co? Nie! Panie! Panie. Wziąłem cały dobra, koks. No to nie ma wejścia na pan. Dobra, proszę. I co ty? Otwórz! Nogę mi za... Poczekaj. Wzięło. Skąd się pan tu wziął? Nie wiem. Widzi pan to? Nie. Ej, co tu robi Maciek? To? Wcześniej Maćka tu nie było. Panie, w każdym razie, kojarzy pan tego fioletowego z wczoraj? Gdzie? Tam stoi kaczka dziwaczka. Gdzie? Tam. Czekaj, panie. Nie widzę. O nie. Kojarzy pan tego fioletowego z wczoraj? No. Z tego, co czytałem, to został zabity. I nie wiem, jakim cudem on ożył. A co jeśli miał brata? Nie mógł mieć. Ale właśnie czytałem, że są... Stary był pijany, to nie wstał. Poprzedni Purple Guy był ochroniarzem. Nazywał się Fritz Smith. I z tego, co czytałem w życiorysie, ma, że jego brat to jest Brian Smith. I to chyba jest Brian. No, i... mama go chyba nie kochała, jak go tak nazwała. I robią chyba to samo. Czarną... Jezus to... Maria, nie wchodź pan. Chodź tu! Panie, wyciągaj parówę. Wyciągnę coś większego. Oj, sorry. Wymskła mi się. Panie, chodź. Zrobimy zwiady. Nie. Nie. Na kucaku. Panie! Nie. Nagle na ścianie pojawiły się rysunki płaczących dzieci. Nie. Ich wcześniej tu nie było. A co one tu robią? Panie. Panie! O. Masz pan problem. Znikły! Rysunki znikły. To jest podejrzane. Co pan w kuchni robi? Nie jestem w kuchni. I nie będę. Sobie poczekam troszkę. Nie wiem. Leży pan, on tu jest. Ja sobie pójdę tutaj. Bo kaczka idzie powoli. Co jest, panie? Tam jest. Kto? Panie, kto? Stary. Co? No stary jest. Głowa mnie boli. A mi nie. Panie. Nie dadzą nam spokoju chyba. Panie. Nie zamykam. Lodówki nie. Mamy. Nie! Nie ma... Otwieraj pan. Zabieraj pan. No gdzie? Do nas. Lodówką ich przypier... Do mnie to lodówkę. Dawaj ją. To chyba nie działa. Ja się... Moja lodówka. Widział pan to? To on. Panie. Zostawcie nas w spokoju, akysz. W toalecie już nikogo nie ma. Panie. To. Może zobaczę, jak się ruszają. Czemu drzwi pana zabiły? Nie wiem. Tam jest... Co to jest? Koniec nocy. Jak to? Dopiero zaczęliśmy. Nie wiem. Gdzie pan jest? Wróciły wszystkie na miejsce, o co chodzi? Panie, one chyba działają tylko w nocy. W dzień to one nic nie robią. Otwórz drzwi, panie. Jakie drzwi? Jakie drzwi?
Byle jakie. Rozdam! Bierzcie do roboty! Nie. Boss office. Co to jest boss office? A nie. Szefa. A, biuro szefa. Pójdźmy tam. Może będzie coś ciekawego, chodź. Nie. Musimy czegoś poszukać, żeby rozwiązać zagadkę. Też się panu ciemno przed oczami zrobiło? Chyba za dużo wypiłem. Odbierz telefon, nie popatrzę, co tu jest i przyjdź. Dostał pan telefon. Tu jest biuro szefa. O, wreszcie właściwy człowiek na właściwym miejscu. A chyba nie ty. Znowu. Co jest? Cały czas mam jakieś przymrużki. O nie! Słyszy pan te dźwięki? Starego. Odstaw to pudełko! Nie. To nie pieniądze. A co? Gówno. Uważaj, panie. One mogą się czaić za każdym rogiem. I umyj się pan, bo śmierdzisz. O Jezu! Czemu tam jest gówno? Słyszę dźwięki z kuchni. Chodź pan, zobaczyć co to jest. Holy Jesus! No. Spokojnie, przejdę niezauważony. Gdzie? Chodź pan do kuchni, bo słyszę stąd dźwięki. A gdzie jest kuchnia? Tutaj. Gdzie? Zamknięte. Ale w kuchni nikogo nie ma. O kurde! Stary nas wyłapał. To ja pójdę drugą stroną. Albo nie! A! Jestem otoczony! Panie! Tu, tam! Może pójdę sobie po prostu do biura, żeby nic nie było. Tak po prostu. No panie, wracaj tu! Panie... AAAAAA! On wstał! On wstał! Stary wstał! Panie! Ja do pana biegnę! Zostaw mnie pan! Szybko! Trzeba drzwi... Trzeba drzwi zamknąć wszystkie! Ale trzeba rozwiązać zagadkę. W biurze szefa widziałem pewną kartkę z jakimiś notatkami i trzeba ją odtworzyć. O nie! One nadchodzą. Ja to czuję. Weź się pan umyj. Czuję pana na kilometr. Panie. Ja się myję codziennie. Panie. Też pan na fejmy ma? Dobra. Czekaj, telefon. Odbierz. Odbierz przez słuchawkę. Przez słuchawkę odbierz. Halo? Halo? No dobra. Zostaw mnie. Masz małego. Matku, stary wstał, wozą go po wsi, kurde, na paszce, no i... No i co, jesteś premierem, masz małego. Mój stary to Rafonix i Daniel Magical w jednym. Kto to dzwoni? Pomyłka. To co mnie bije? No! I co? Knockout, kurde! Ja się przytulę do telewizora. Chce się pan bić? No. Tak, chce się pan bić? No. Czekaj. Hej, MMA! Tak, gówno. Upadniesz jak Magical. Tak? I myki cię na taszce położą. Dawaj telefon. Halo? Tak? Teraz dawaj. Ja pana pokonam teraz. Dawaj portkę. Au! Otworzy panu drzwi. O Jezu! I co teraz powiesz, kurwa? I tyle cię widziano w tym mieście, kurde. Drzwi zamknie... Czemu te drzwi są otwarte? Gdyby zamknięte. Ej, gdzie ty, pan? A pan chce teraz walczyć? Dzień dobry.
Uszanowanko. A teraz dawaj do walki, kurwa! Wygrałem! Uszanowanko. O, dzień dobry. Dobry. Pana, i pan poczyna. O, czekaj, bo lutuję. Spawam, spawaj pan. Dawaj, spawaj, butles. Wymsknęło mi się. Te, patrz pan, znalazłem coś. Taki duży napis. I tu, co? Ej, widzisz ten przycisk? Co on robi? Aż się pod biurko schowałem. Panie, gdzie pan jest? Znalazłem różdżkę. Niech pan spojrzy. Patrz pan. Pikabu. A ja mam różdżkę. No tak nie. Widzi pan? Pikabu. Dawaj jeszcze raz. Pikabu. Pikabu. Zaraz cię będę miał. Haha. Aż mnie przyćmiło. Pam pam pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. To jest co teraz robi to. Pam pam pam. Panie. No. Znalazłem jakiś przedmiot z małym monitorkiem. Jak wpiszę. To baton. Jak wpiszę. Patrz pan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To ona tutaj wypada i pika na czerwono. I co to jest? Bo ja nie wiem. Nie wiem. Pika, to może ten kasuje. Pika, pika. Rzeczy. A może to Pikachu? A może to kurwa, dysk panie, twardy? To! Otwiera drzwi, panie! Panie, otwiera drzwi! Gdzie? Panie! Panie! Otwiera! Za monitor, chodź! Za monitor! Gdzie? A, dalej! Szerzy! Chodź tu! Dadaj! Jezus, co tu się dzieje? Skąd mamy dwie lodówki? Ty, w sumie racja. Była jedna. To ja tą spawam. Generalnie wydaje się wszystko w porządku, jak na razie. Panie, kaczka zniknęła! A! Ona tu do pana idzie! Tak. Spróbuję wziąć skopa. Nie udaje się. Ona mnie ignoruje. Stary! Stary, wstał! Co to było? Słyszał pan ten krzyk? To stary pijany wstał. Wytrzeźwiał. Aj, zostałem niezauważony. Co to jest? Pójdę tędy. Kaczka mnie bardziej proszę lubi. Proszę pana! Co jest? Widział pan? Co? Ty wiesz. Co? To nic nie ma. Starego! Sam jesteś stary pijany. Tak? To patrz pan jakie jaja. Patrz pan. Patrz tu, stań pan tu. No. I się pan patrz w lewo. Panie, zamknij pan te drzwi. Dobra. Za panem? Za mną nic nie ma. Tu jest! Panie! Panie! To jest brat Fitza, Brian. Jest Purple Guy'em. Trochę prywatności. Panie, zatkaj to lustro. Bo on tam nie może nam patrzeć. Nie ma. Ła! O. Pan panie! Nie, no postaw pan. O. Gdzieś tu był jeszcze taki piec. Nie. Tylko nie wiem, gdzie on jest. Stary idzie chyba. Nie, on tak ma, jak jest pijany, toż sobie śpiewa pod nosem. Nie to. O, tu mam apteczkę, jakby pan chciał. O. A to dziadkowi wziąłem. Co? Czemu na urodziny. Wziął pan jego grób? No na urodziny. A, rozumiem.
Miał jakiś prezent niekonwencjonalny, to zaprosiłem go. Szukam... To jest. Boże, wszystko się trzęsie. Ty, tu jest! Kto? Dawaj go! Oj, pan, nie zabijemy. No i dupa. Dostał! Wie pan co? Może zostawmy to tak jak jest, myślę, że nie zauważy. Nie, bez przesady. Panie! Patrz pan! Co? Co to? Patrz pan, mam kostkę. A to jest obraz mojej zmarłej teściowej. Czemu pana teściowa miała krótkie włosy? Nie wiem. A tu mam kamerkę prostej włosy. Możemy streama robić, panie. O, stream. O, my, najlepiej. Chce pan hot doga? Halo, chce pan? Om. Dobra, nie, panie. Niedobry. Ja muszę siusiu. Panie. Odwróć się pan. Stój pan, tu. Niedobre. Panie, ja muszę wyjść do toalety. Ale no drzwi... Weź pan napraw te drzwi, bo nie działają. Jak nie działają? No, to mi coś nie działają. Nie. Panie, uważaj pan, bo tu jest fioletowy. On najbardziej drze mordę. Ja pilnuję. Dobrze. A, przypomniało mi się. Panie, mieliśmy pójść do gabinetu szefa i zobaczyć, co jest tam napisane. Chodź pan. A to nie tutaj. Panie, fioletowy kostium zniknął. Jak? Ej, panie! Panie! O! Fioletowy strój zniknął. Panie, gdzie pan jest? Tutaj. Gdzie? Chodź pan. Jestem w biurze. Nie, to nie tam. Chodź tutaj, panie. Panie... Ja się nigdzie stąd nie ruszam. Tu obok, na recepcji. Chodź panie, pan. Ja się nigdzie stąd nie ruszam. Chodź pan, on na pana nie patrzy. No patrzy się. Nie patrzy. Patrz pan. To był fioletowy... Chodź pan. To był fioletowy strój, a teraz go nie ma. Jakie pan, bo nie widzę. No tutaj. A, no. Tu był fioletowy strój, a go nie ma. Obok tego leżał inny, a go nie ma. I co teraz? No nie wiem, ukradli. Ale kto? Przecież wszystkiego pilnujemy. Stary pijany ukradł, nie patrzyliśmy na kamery, piliśmy przecież. No co pan z tymi drzwiami robi? Bo nie chcą się zamknąć. A! No. Teraz panie, powoli, trzeba tu przejść ukradkiem, powoli, powoli. Ja dam radę. Patrz pan, YOLO. Panie, ja bym tak nie ryzykował. YOLO. Ale on pana pierdolnie, zara. Ej, proszę pana, czemu on ma nóż? Kto? Ten tu, on ma nóż za sobą. Który? No ten różowy. Za sobą? No, zobacz. To on chce nas zabić. Stary pijany. Panie, to jest fioletowy nóż. Co? Tu. On ma nóż. Był tu. Panie. Fioletowy typ. A co jeżeli ten miś to purple guy w środku? Nie wiem. Prawdę to. Jak to on, to już przyspawany na zawsze. Możemy wracać. Ale kucakiem powoli. Patrz pan, tu jest kaczka. Z nią się robi tak. Nie, chodź pan, patrz. Panie, z nią się robi tak, kuca się. Mówi się, fajny masz dziób. I cię przepuszcza. Te lala, fajne te... nuggetsy. Zrobiliśmy błąd. Dziś on zamknięty od środka. Poczekaj pan. Użyję moc. Magia Jedi. Tutaj ktoś jest? Nie ma. Harry leży. Otwórz pan te drzwi, bo ja nie mogę. E? Te.
Ej, co jest? Czekaj. To czekaj pan, ja je wyjmę z zawiasów. O. Ej, prawidłowo. To ty też wyjmę z zawiasów, żeby się żadne nie psuły. Co? Ten kurczak tam stoi ciągle. Mówiłem, fajne ma nuggetsy. Bo ona mnie lubi. Ja lubię piersi z kurczaka, dawaj nuggetsy. A, zobacz pan, a tu jest taka fajna marionetka i ona fajny dźwięk wydaje muzyki. Widzi pan? Jest w środku, tutaj. Glacem uczyszczę. Ale ona jest fajna. Panie! Panie, tam stoi Purple Guy! Panie, chodź pan tu. Parkurem do pana jest. Nie mogę iść, bo on... Co? On tam jest, tam stoi, patrz pan! Nie dla psa! Wywiałem go na chwilę. Jej, wygraliśmy, możemy iść! Idziemy, jeszcze... proszę pana! Nie do końca, pan. Jeszcze nie ma dnia! Jeszcze nie ma dnia! Idziemy, wygraliśmy, to koniec! A może jednak nie. Panie? Mam pomysł. Jaki? Przekupimy go marihuaną. Ale nie mamy nic. Daj pan to, szkoda! Przekupimy go. Może stąd wyjdziemy, otworzy nam drzwi. Może jest przy wyjściu teraz. Damy mu kwiatka i zobaczymy, co zrobi. Chodź pan. Gdzieś tu jest. Chodź. Czuję moc. Nie! Co jest? W lisa wskoczyłem. A, to chodź pan, może damy mu kwiatka, jest przy wyjściu. Chodź pan. Nie no, nie ma go. Brian, wiem, że to ty, gdzie jest jesteś? Tu. Gdzie? Był tu. Nie no, nie ma. A ten nadal tu stoi. No co zrobić? Brian! Brian! Mamy dla ciebie ofertę nie do odrzucenia. Nie ma go tu nigdzie. Przy wyjściu też go nie ma. Brian! Mam dla ciebie kwiatka. A ten czemu tu stoi? Nie ma go przy wyjściu. Nie ma go w gabinecie. A w kuchni? Nie patrzyłem. Ej, niech pan patrzy. Możemy wiadro zrobić. Dawaj pan. Palniłby bongo z wiadra. Panie, musimy szukać Briana. Trzeba go przekupić. Panie, robimy kociołek. Mnie tata nauczył. Brian. Kociołek. Brian. Kociołek, tam jest. Gdzie jest Brian? Do gabinetu przed. Brian! Szaje ten kociołek. Nie ma go tu. No był. Mówię panu, jest tam w szybie chyba. Brian! Brian! Mam dla ciebie kwiatka. Zobacz. Fajny kwiatek, wypuścisz nas? Możesz skorzystać, zobacz jaki fajny. Zniknął. Panie, on chyba nie chce przyjąć naszej oferty. Chyba nie. No to co robimy? Brian? Brian, a może na hamburgera się skusisz? Brian, wiem, że jesteś głodny. Ała! Chcesz hamburgera? Brian? Pan, ja jestem Ghost Rider. Hamburger mnie zabił. Nieprawda, to zegar teściowy. Jezu! Dobra, panie, głowa mnie boli, idziemy spać.
Dzień dobry, panie. Dobry wieczór. Jak już wieczór, proszę pana. Jak to? To co, ja przespałem pół wieku? Tak. Jezu. Słucham. Ja pójdę do toalety, a niech pan włączy kaloryferę, bo zimno się zrobiło. Dobra, Okej. Kurde, nie wyszło. Czemu ja przespałem cały dzień, panie? Nie wiem. Ale wiem tylko jedno, że dobrze podłączę te kaloryfery. Że co? Dobrze podłączam te kaloryfery. A tam jest taki kwadrat do przyciśnięcia i włączenia. Żeby było ciepło. O, a generator? Włączył pan te kaloryfery, bo nadal zimno. Proszę poczekać. Dobra. O tu. Umyję rączki. Chyba kliknąłem. Włączył pan? Umyję rączki. Wiem. Panie, oczy mi się same zamknęły. Nie. Zaćma. Chyba tak. Odbierz ten telefon, bo mnie wkurza. Nie chcę. Odbierz go, panie, bo mnie wkurza. Dobra. Coś się tu śmieje. Czemu Freddy zniknął, kaczka też, panie! Co się odpierdziela? Panie! 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 Stary idzie. Gdzie? Chyba. O, tu jest! Panie! Zamykaj drzwi obrotowe! Panie! Panie! Uratowałem nas przed wielkim szokiem. Panie, piecem go! Piecy śmiercionośny! Panie, co się dzieje? Kamery nie... Kamery nie działają, panie! Zesrałem się! Panie! Panie! Zrobiłem na rzadko! Panie! Panie! Poleciało mi nogawką! Co teraz? Pójdź pan do kaloryfera. Czemu kalory... Podłączyłem. Jak pan to zrobił? Proszę nie pytać. Byłem majstrem. Ja na budowie panu... O kurde. Ja panu na budowie nawet styropian do kleju podkleję. Podgrzewany sufit, czy co? A ma pan... Mamy tutaj nawet podgrzewany... Panie! Chyba słyszę lisa. Panie! Czy on se sam drzwi? On se sam drzwi otworzył! Co? On se sam otworzył drzwi! No jak? Tu jest zakaz wjazdu, nie widzi pan. Zaćma! Co je? Znowu... Panie, ja chyba jaskry dostaję. Odbierz ten telefon! Tato? Znowu jest pijany! Twój stary znowu pijany. Tata nie odbiera, ale mamy zakaz... Zakaz wjazdu! Patrz na znaki, kurwa, jak wychodzisz, to już nie wchodzisz. Ktoś pukał. Teleportacja, skurwysynu. Tu też, panie! Gdzie? Darmowe balony! Zbieraj go! Jest tu! No co pan zrobił? Nic. Ale jest tu dzieciak. Dobra, a tam jest... Panie, ja tego nie wytrzymam psychicznie. Ja chcę stąd się wydostać. Ja mam dosyć tego stresu. Ja mam dosyć srania po nogach. Panie, ja już w ciągu tych 2 godzin to ja się postarałem w nogawkę z 10 razy. Nie chcę z 11. Dobra, proszę, panie, nie mam spodni. No dobra. Wciągaj pan parówę i wtedy będziemy mogli... O kurde, ale wali w drzwi, to stary pija... Wybuchło aż. Wyciągnąłem parówę, co teraz? No i teraz niech pan ją pomija. Dobrze. A tam... Dobra. Ej, tam ktoś puka, proszę pana. Proszę pana. Trzeba ich zatrzymać, stary. Się stąd wydostać. On. O, widzę, chyba chce wejść. Zostaw pan. Chyba się wkurwił. Piwo się w lodówce skończyło. Panie. Panie, widział pan młodego. Młody, widziałem. Dobra, panie. Ja panu nie mówiłem. Panie.
Panie... Co jest? Ja panu nie mówiłem, ale ja jestem z przyszłości. Ja? Za często umieram na tą wiadomość. Panie, ja jestem z przyszłości, nie mówiłem panu, ale umiem robić gówniane portale do innego wymiaru i mogę nas stąd wydostać. No to czemu pan żeś nie pierdolił wie kurwa co temu? Bo nie chciało mi się srać. A teraz sramasz z nadwyżką, więc myślę, że pora uruchomić. Mamy tu toaletę, uruchomić. Nie łopie, dzięciole głupi. Zastrzelę cię, nie, ja cię zastrzelę. To kto cię stąd uwolni? Panie, co jest? Nie wiem, zginę. Panie... Stary pijany tam jest, nie patrz pan. Lata! To tam jest pijany... Panie, panie... To on! Tak. Dobra, jest, mam plan. Biegniemy do... Biegniemy do wyjścia. Ja tworzę portal i skaczemy przez portal, dobra? No, ale poczekaj pan, najpierw muszę kamery wyłączyć. Tylko musisz dopilnować, żeby stary pijany za nami nie biegł. Kto tam? Ktoś puka. Otworzę. Ej, chwila. Chyba stary idzie. Ale to nikt nie... Ej, niech pan patrzy, tam jest marionetka, wychodzi. Chyba. Niech pan... Proszę pana. Co? Niech pan zamknie drzwi. Najpierw kamery trzeba wyłączyć, rozumie pan? O, puka w drzwi, dobra. Niech pan patrzy. Wyłączamy kamery. Kamery wyłączamy tak. Ups. Już? Zacząłem. No dobra, dobra, trudno. To odmontuję kaloryfer i biorę. Panie, musimy jak najszybciej, zanim stary pijany nas dopadnie, musimy jak najszybciej przedostać się do portalu. Dobra. Dobra, panie, wyjmuj pan parówę. Wyjmuj pan parówę. Spierdalamy. Wyjdź pan. Kaloryfer mnie blokuje. O, spierdalamy, panie. Spierdalamy. Chrzanić to, biegnij pan. Dobra, panie, to ja stworzę portal, dobra? Najpierw parówą muszę strzelić raz. O, jest portal! Panie, wyjmuj swój mieczny, świetny miecz i na 3-4 będziemy skakać prawym przyciskiem myszy. Pamiętaj, pan, nie potknij się panu, bo pan sobie łeb rozbije. I najważniejsza zasada. Musi pan myśleć o gównie, bo to są gówniane portale. Jeżeli pan nie będzie myślał o gównie, to wyląduje pan w innym wymiarze, ale w dwóch kawałkach. Dobra, wie pan co ja robię? Po co pan spawa blat? Bo gówno. Dobra, panie, spierdalamy jak najdalej. 3, 2, 1. Jezu, trzymałem to w sobie przez cały czas. Stań, panie, obok mnie. Musimy w tym samym czasie wbiec. Zespałeś to pan se może mózg. Dobra. Ułóż się pan obok mnie. I na 3-4. 3-4. Patrzaj. Jaki portal. O ja pierdolę, panie. Co tu się dzieje? Jezu, teleportowało mnie. Ale ja kołuję. Panie, co tu jaki się odpitało? Widzisz? Tu to jest niezła faza. O, ja cię kręcę. Ale jak my zapierdalamy szybko, zobacz. Zapierdalamy z prędkością światła. Patrzaj, panie. My zapierdalamy z prędkością światła. Gdzie jesteś? Tutaj, panie. Dobra, widzisz to światełko na końcu tunelu? No. Teraz tak. Nie wiem, gdzie nas wyrzuci, ale gdzieś na pewno powinno. Także cała naprzód na mój znak, dobra? Dobra. 3, 4. O, panie! Pierwszy. Gdzie nas wywaliło? Witam was w kolejnym odcinku Gmod News. Dzisiaj zajmiemy się... Panie, to chyba nie tutaj. Co wy panowie tu robicie? Jak to co? To nie tak, jak pan myśli. Chyba zbłądziliśmy. Targi. No. Dobra, panie! Idziemy dalej. Dobra, panie, muszę stworzyć kolejny portal. Potrzebuję do tego... jakiejś deski. Deski? Już szukam. Miałem w kieszeni dużo dziewczynek małych. Co? Nie to. A przepraszam. Jakiejś takiej dużej deski.
Ma pan jakiś... To jest opona. Ale płaska. Ta jest płaska, o, mam. O, ała! Za duże. O! To będzie dobre. Ale to nie jest drewno. Ała! Oponą nie, nie musi być drewno, ważne by było płaskie jak... Ale tak, ściana jest tutaj, płaska. Tutaj. Dobra. Dobra, nie, panie, muszę uruchomić portal. Stań pan obok mnie i myśl pan o gównie. Gotowy? O! Już wybuch... Już jest gówniany portal. Proszę pana, takie to mocne było, że się zesrałem do porta. Moc jest ze mną! Gówniana moc jest z nami. Teraz jest tak. Wskakujemy do portalu, myśląc o rzadkim. Wtedy przeniesie nas zupełnie gdzieś indziej. No i proszę pana, zejść nie mogę. 5 minutes later. To gotowy pan jest? Skaczymy na 3-4. 3. Czego się pan jara? Nie wiem. Ale się pan tym podjarał. Dobra, skacz pan, szybko. 3, 2, 1. Ju! O panie, znowu nas w kosmos wywaliło. Ale faza. A jak zapierdalamy znowu z prędkością światła? Myśli pan o rzadkim gównie? Nie. Myśl pan o rzadkim gównie, bo nas wypierdzieli na złomowisko zaraz gdzieś na Marsie. Ale ja myślę o stałym. Myśl... co? Myśl o rzadkim, że cieknie nogawką. No ale już but mam brudny. No nie, myśl pan o rzadkim gównie, bo znowu nas wypierdzieli nie wiadomo gdzie. O, no rzadkie. O, czuje pan to? Czuje pan to? No niby rzadko, a często. No, dokładnie, teraz tak. Jak poczuje pan bardzo rzadko, to na końcu... Nie za często. Widzi pan to światełko na końcu tunelu? Oj tak, chyba staliśmy się gównem. Teraz tak. Wychodzimy przez dupkę. Yay. Na mój znak pędzimy do końca. Okay. Aż nas przeniesie. Cieknie panu gówno? Tak, czuję. To na 3-4, 3-4. Panie. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, ale tu jakieś budynki. O, tam jakaś para sobie je ten śniadanko. A tam jest jakiś typek w świetle, które się zapala. Proszę pana, niech pan tu podejdzie. Co? Mam głowę w ścianie. Ja też, idę teraz. Chodź tu, panie, zobacz, tam jest typę jakiś, zobacz. Widzisz typa? Gdzie? Tam. Tu? Nie, nie widzę nikogo. A widzę. Pojebanie. Kim ty, mordo, jesteś? Dobra. Zamknięte. To ja otworzę. Bum. Puk, puk. Puk, pukam pana żonę. Co? Starą, pijaną na taczce wożoną. Dokładnie. O, pieniądze. Jakie? Gdzie pieniądze są za las? Panie. Tak? Czytałem w pewnej historii, o której panu opowiadałem nieraz, że byli dwój współpracownicy. I oni byli tutaj. No, koledzy ich też tu są. Właśnie widzę. Dzień dobry. I ich kolega. Tata? Co tam jest? Tata. To są maski. Mogę na jedną na pamiątkę? Zapal pan to. Dziękuję. No. Panie? Co to robi? Światło! Widzi pan, wszystko jest bezpiecznie. Ta, co bezpiecznie. Tu dalej jest? O, patrz pan, schowek na... MOB Z GÓWNEM! Patrz pan. Gdzie? Tu jest mob z gównem. Gdzie? Tu. Tu i tu na prawo jest mob z gównem. Na prawo, nie na lewo, pacanie jeden, kurwa. O, a tu. No. To jest tak jakby ta sama pizzeria, w której my pracowaliśmy, ale tak jakby inna. Mniejsza. Chyba cofnęliśmy się w czasie. No to jak pan pierdział do tyłu? Ta jest jakaś starsza. Patrz pan, wentylacja! Panie! Aaaa! Kaczka! To kaczka.
To otwórz pan drzwi, jak taki mądry jesteś. No gdzie Kaszka? O! Kaszka! Nie! Panie! Co? Zaczęło się wszystko od nowa, a mi się skończyły... Panie, mamy tu baterie! Skończyły mi się gówna, żeby zrobić nowy portal. Musimy odczekać dwie doby, zanim mi się naładuje dupa. Musimy tu przetrwać teraz. On! On tam świeci jak psu jajca. Look at this dude. Widzi pan? No jak mu poświecę, to na pewno. Ale serio, on się dziwnie świeci. Możliwe. A ja się boję tego kurczaka. No co pan... Panie, bo bateria pójdzie. Bo bateria pójdzie. Panie, ta kaczka jest coraz bliżej. Czekaj. Nieprawda. Miksz ma to. My. A zrobię zdjęcie na pamiątkę dla Brianka. Mój Brian, kto się ucieszy. Niech pan zrobi uśmiech. Dziękuję. Panie. Panie! Co? Mamy kolegę! Zamykaj pan drzwi. Otwieraj pan. Panie! Ale pan światło. Dawaj ten przycisk. Nie! Ale te... Panie! Przycisk się rusza! Przycisk się... Co jest? To świadczy o tym, że miejsce jest nawiedzone chyba, nie? Pan chyba wraca na swoje miejsce. Ale jaja. Ty panie, on... Aha. Co działo? Co działo? Wrócił na swoje miejsce. Tylko krzywo coś działa. Ważne, że działa. Panie? A zobacz pan, co jest w tej wenty... PANIE! Wiedziałem, że coś biegło. Panie, zobacz pan, co jest w tej wentylacji tam. Ty kurwa. Żyj pan z kaczką, kurde. Nie sięgnie. I co pan teraz zrobi? Magię teleportacji. O ty. Patrz, mamy już połowę baterii. No to, panie, otwórz drzwi. Słyszy pan tą muzykę? Ja bym się patrzył na frajera. Panie? No? Panie? Zostaw mnie. Dawaj, pan Fame MMA. Panie? Co? Niech pan patrzy. Nie! Nie rób pan tak. Panie, lewy sierpowy. Dobra, wolny. Panie, lis. Co? W dupie masz lisa, ty ku... Lidzie, pan! Lidzie! No popraw pan kamerę może, co? Ja też maciuro. A ci ciachnę. Ała! Panie, napraw pan to, bo pan zepsuł. Dobra, już naprawiam. Daj pan. Pan patrzy na kamery. Ja to naprawiam. O, prawie, tak. Prawie. Jeszcze w prawo trochę pan przechyli. Dobra. Jeszcze trochę na prawo panią. W sensie już jest dobrze, teraz w prawo ją trzeba dać. No i co pan zrobił? Znowu panią spierdolił. Kurwa gnoju, ty pierdolony. Co robisz z tą kamerą? Starego. Gdzie pieniądze są za las? W twojej dupie masz. Taki jesteś, guma? Ała. Już tu nie wrócisz. Ale jestem. Czemu pan... O, dobra.
Byłem nieśmiertelny, mam kamizelkę kul... Panie! Boże. Coraz mniej baterii mamy. Monitor odpo... To nie wyłączaj pan drzwi! Nie włączaj pan drzwi! Na pewno pan jest pewien? Zobacz pan, kto tu stoi. No to nie chcę stoi, no. Nie chcę stoi... Nie chcę stoi! Tobie stoi! Panie, bo zabiorę guzik. No i tak wróci na miejsce, kurwa. No nie no! Zostaw pan ten guzik! Nie umie pan tu pracować. Ja to naprawdę. No, kurwa. Zostaw. Leżę. A drugich pan drzwi nie zauważył. No i widzi pan? No i dotknęło pana. Widzi pan frajer, panie. Zostaw pan, bo prąd się skończy. Zostaw mu coś. Panie! Co się stało? Chyba czekamy na starego. Ale jak to? Panie? Panie? Trzeba włączyć generator od nowa. Panie! Weź pan po generator! Gdzie się włącza? Panie, generator, szybko! Działa! Działa! Panie! Co? Panie! No. Ej, działa! O, działa. Zamknąłem drzwi. No kurde. Coś biegnie. Co biegnie? Wydawało mi się, że coś biegło. Stary się śmieje. Chyba twój. No zostaw pan! Mam krew na nosie. A ja na siusiaku. To jest on! Panie! Zostaw pan! Panie! Sprawdźcie, czy pania w kiblu nie ma. Nie. Ale pana teraz zaraz zastawię, kurwa. Już ja panu Już ja panu... Stój pan. Panie! O! Ha, ha! Czekaj pan, kurwa. No teraz to podwójne combo było. Chcesz... Zdisz pan to, kurde no. Zostaw pan. Usuń to. Usuń to! Usuń to pan. Panie! Nie. Muzyczka! Stoi pan? O. Nie! To teraz jest pan odpowiedzialny tylko za te drzwi. A mnie nie ruszył i chuj ci w dupę! No bo pan za siatką jest. O Jezu. Tam stary. Au. Panie, stary się śmieje. Za szafę pana jedno. Kurwa, za sofę pana. Żartowałem. Za blok. Dobra. Wezmę pana za kratki. Wow, jakie czary. Dobra, za drabinę. Ej, a widział pan coś takiego, panie? Co jest? Gdzie pan jest? Tu, za panem, debilu. E?
Gwizdnie pan nosem. A panu co się stało? Ten murzyn mnie atakuje. Jaki murzyn? A ten tu. Pokaż pan go. Pokaż pan go. Faktycznie. No zostaw pan. Jeszcze nie atakuje. Atakuj! Przyjazny jest! Przyjazny to twój stary pijany. A twój nie. Zostaw pan. Czemu ten guzik się rusza? Skąd ten guzik? A, ze światła. Kurczę. Słyszał pan to? Faktycznie, te drzwi już nie powinny być otwierane. Te też. Panie! Przywitaj się pan. Pójdę do kaczy. Głowa mnie boli, idę spać. Przed nami jeszcze jedna noc, żeby zregenerować moje gówniane umiejętności. No. Jeszcze jedna noc i będę mógł zrobić... Stary pijany przyszedł! Jeszcze jedna noc i będę mógł zrobić gówniany portal. To panie, pilnuj, a ja idę spać, dobra? No. Więc... O Jezu, nie. Ja ten guzik. Metalowym prętem. Dobra. To pan tak... zapala światło, kaś pan. To? Trzy... Dobranoc. Dobranoc. Pomóc panu zasnąć? Tak, poproszę. Dziękuję. Nie ma, to czekaj pan. Jeszcze pana przykryję. O, wannie będzie pan. Dzień dobry, panie. No, cześć. Co cześć, tam? Długo dobrze, spałem? No, bardzo długo. Kolega do nas dołączył. Jaki kolega? Gdzie? No, ksiądz. Jaki ksiądz? Nikogo tu? No, tu. O, dzień dobry. Jakiś przewrażliwiony. Czemu on ma pompę? No, halo? Przyszedł chronić wiernych. Jak to? Halo? Halo? Proszę pana. Chociaż ksiądz nam się przyda tutaj. Ksiądz się chyba zepsuł. No napraw się, napraw się. Dobra, zostało Napraw się! Panie, została ostatnia noc do przetrwania i mogę stworzyć kolejny gówniany portal. A nasz kolega się zepsuł chyba. O, już, włączyłem generator. Dobra. Napełniam swoje umiejętności tworzenia gównianych portali. Dobra. Ojcze. Sprawdzę, czy mob z głównym jest na miejscu. Jest na miejscu mob z głównym. Panie! Tato. Co pan robisz? Siedzę na starego plecach. I budzę go. Ale on już nie wstanie. On nie żyje. Jak się wstanie? Stary wstanie. Stawaj, tato. On wstał! Stary wstał! I mówi, co ty kurwa gnoju? Widzisz, wstał. No widzę. Dobra, panie. Ale patrz pan teraz. Patrz pan. Słyszysz pan to? Patrz pan. Boże, ja chcę się stąd wydostać już. No patrz pan, on tańczy. Panie, idę do toalety, zamknij pan mordę. Dobra. Gdzie jest? Jednak nie pójdę do toalety, wie pan? Czemu? No bo tam stary czeka. Dzień dobry. Chodź. Czemu pan się bawi starym pijanym? On breakdance na wolę patrzy. Wyjmuj pan parówę. Idziemy na zwiady. No po co? Urwa. Ja biorę tatę. Ała. Mamy problem. Houston, mamy problem.
Wyjebało dwóch ani... Czego pan drzesz mordę? No zgaduj. Przejdź pan obok. O, dokładnie tak. I patrz pan, jak chce pan pójść do toalety... O, no, no teraz pan pójdzie. Ale wcześniej jak wchodziłem, to tu stał... stary. Chyba jakiś sztywny. Patrz pan, ale pizzą się zajadę. Ogólnie portal stworzę tutaj, nie? No. Żeby było dobrze. A mogę tatę zabrać? Jak zwykle, drzwi zamknięte. Lis już biegnie. Panie! To był lis. Drzwi trzeba otworzyć na wszelki wypadek. Idziemy, tato. On już o nie! Panie, scena pusta. Dobra, zostaw pan. Ale, o, już jest pełna. Panie. Boże, panie, ażem się zesrał w krzesło. No, kurwa, co ja mam powiedzieć, jak mi wyskoczył na... Dobra, panie, chodź pan szybko, trzeba się zabarykadować. Gdzie pan jest? Tutaj. Gdzie? Chodź pan, szybko, szybko. Tu? Tak, tu, chodź pan. Tu? Gdzie pan jest? No, nie. Panie, ale ja jestem tutaj, tutaj. Gdzie? Panie, tutaj. Gdzie? No tutaj. Panie! Ha! Tu? Stary puka. No tu. Tu? No chodź pan tu. No jestem. Ale tutaj. Tu? Do kabiny. O, znowu stary puka. A, dobra, do kabiny. A ja się pytam, pan gdzieś tutaj jest. O nie. A pan pewnie w kabinie. Cześć, tato. Ja jestem... Puk. No chodź pan. O, znowu stary pukał. Dobra, panie, musimy przetrwać jeszcze trochę i mogę stworzyć kolejny gówniany portal. Ogólnie, ale tata z nami. Ci poprzedni, co tutaj pracowali... Przestań pierdolić, panie! Ci poprzedni, co tutaj pracowali, oni tutaj spotkali jakiegoś pracodawcę z fioletową wielką głową i również stworzyli gówniany portal. I się przenieśli. Tak, serio, się przenieśli. Uwolnili się. A wie pan, co jest najlepsze? Że zabili animatroniki i Purple Guy'a. Też mamy problem, bo my mamy jego brata tutaj. A skąd pan tyle wie? Bo ja czytałem różne artykuły. Jakie artykuły? Zobacz pan tam! Panie, patrz pan tam! Jezu! Nie, stary! On tam... Zamknij pan drzwi! Nie, ten stary! Tam z drugiej strony! Zamknij pan drzwi! O nie! Patrz pan tam! Tam, patrz pan! Pikabu! No. Dobrze. Panie, kończy nam się energia powoli. Widzi pan ten zielony pasek? No. O nie! O nie! Znowu stary puka. Chyba tata puka. Ogólnie ten klucz chyba jest od generatora, więc jak nam się skończy energia, to możemy pójść, włożyć klucz do dziurki i energia nam się odnowi. Co pan robi? Mam dwa ptaszki. Ups, teraz jednego. No co? Chcesz może, chcesz orzeszka? Chyba nie lubi orzeszków. Panie. Panie, tam za szybą on był! On tam był, on tam stał! Stary stał? No, on tam stał! Purple Guy! Brat Purple Guy'a tam stał, panie. No nie chcę stać. Dobrze, że Golden Freddy'ego nie ma. O nie, teraz Chica tam stoi. I stary! Nie, pan tam nie idzie. Najlepiej, ja panie, najlepiej pani usuń te guziki i niech nigdy się nie otwierają drzwi. O, patrz pan, nie wracają teraz na swoje miejsce. Co? O nie, i co my teraz robimy? Jesteśmy tu zamknięci na zawsze. A energia się kończy. Patrz pan, będą wracać. Trzeba przybliżyć i działa. O nie! To pan otworzył te drzwi? O, wracają. Panie! Panie, szybciej! Cofam się! Szybciej, bo oni tu są!
Niech się cofa szybciej. Nie. Nie ten przycisk, w tamtą stronę Panie. Jedzie. Zgniecie mnie. Co cię zgniecie? No nie w tą stronę, to nie ten przycisk tu. No kurz, zajebiście. Kurwa. Co? Panie, mamy otwarte drzwi na oścież, jakbyśmy kurwa zapraszali ich. A tak być nie może. Bo nas zaraz zaatakują. O. O. Działa. O, ten też już działa. Dobra. Zamknij pan drzwi, jesteśmy bezpieczni. O nie! Oj, nie na długo. O, telefon. Twój stary dzwoni. Tato, ratuj. Nie uratuje nas. Czemu pan otworzył te drzwi? Żyło fajnie. Panie. Co? O, czuję moc. Czuję moc, panie. Mogę stworzyć gówniany portal. Serio? Tak, idziemy. Poczekaj pan. Muszę coś zostawić. Tylko nie tędy. Czekaj pan. Mamy tatę. Czekaj pan, czekaj. Jeszcze. Wyprostuj mu nogi. Bardziej. O. A! Panie! Ktoś się wydarł jeszcze. Dobra. Tędy nie przejdziemy. Pa, tato. O. Patrzy się na nas. Dobra, panie. A tędy przejdziemy? Możliwe. Powoli. Fajne, oj, ma... no, oj, nie, fajne nie, nie, masz fajnie. Nuggetsy, mała. Nie, no, on się po jajach gra. Cześć. Dobra, panie. Chodź pan szybko. Szybko! Lis wychodzi! Panie! O nie! Zamknij pan oczy! O, dobra. Chodź tu pan. Pan, panie. Gdzie pan jest? Chodź tu. Zamknij pan drzwi. Teraz tak. O, cześć, tato. Co? Tata. Co on tu robi? Teleportuje się. Dobra, panie. Trzeba stworzyć gówniany portal. Widzi pan tą szybę? No widzę. A czekaj pan, bo ja zawsze muszę mieć podstawkę jakąś zajebistą. O nie! Zamknij pan oczy! Dobra, panie. Trzeba mieć podstawkę do zrobienia gównianego portalu. Zawsze. Nie. O nie! Panie! Jebło prąd. Musimy jak najszybciej się stąd wydostać. Czego się pan tak ociąga? No bo ja się z tatą bawię. Za duże. O, to może być. Panie, dobra. Tak? Ops. Dobre. Co to było? Dobra, panie. Ty, panie, jakieś wejście na... Panie. Chodź tu pan, musimy razem strzelić, żeby portal był. Teraz tak, chodź pan. Skup się pan na rzadkim i twardym gównie równocześnie. Dobrze, podwójne. I na 3-4... Myślimy o w sensie myśli pan cały czas o gównie rzadkim i twardym i na 3-4 strzelamy i będzie gówniany portal. Gotowy pan? Czekaj. Szybko. Pan. 3, kółko, 4. O Jezu, panie. Trzymałem to w sobie od całej nocy. Dobra, panie, jeszcze raz, szybko. Panie, widzi pan? To. I portalga idzie, strzelę pan. Mamy portal, panie, wciągaj miecz. Dobra. O nie! On idzie! Skacz pan! 3, 4! Uuu! Panie! O! Tak. Znowu się przenosimy w czasie. Co pan? Mówi pan. Czemu pan wziął stać? Co to? To mój tata, biorę go. To jest nasz ksiądz parafianin. Po co pan wziął... Po co pan wziął do portalu starego? Leć pan, chodź pan. Bo on jest moim śmigłem. Dobra, dobra faza. Dobra, panie. Skup się pan teraz mocno na sraczce. Dobra? Myślę. Za chwilę kasza będzie z nieba leciała. Na sraczce się pan skup, to nas przeniesie w odpowiednie miejsce. Sraczka ma być rzadka i twarda równocześnie. Równocześnie masz mieć też zatwardzenie. Masz pan, tatusia. Gotowy pan? Tak. Myśli pan o tym wszystkim? Myślę. To 3, 4. Ziuuu! Masz, tato!
Ło! Panie! Gdzie my jesteśmy? O nie! To kolejna jest... Kolejna pizzeria! To jest dom strachów! Pizzeria... A w sumie tego jeszcze nie było. Ta. To może teraz pizzę będą podawać. Może tym razem tu ich nie ma, tych... durnych pluszaków, ja nie wiem. Ale są zabawki, jej! Mogę je przespawać? Dobra, mogę. Panie, wyjmuj parówę, idziemy na zwiady teraz, zobaczymy co się kryje. Ja mam mieczny świetl! Dobrze. Panie, co to? A, panie! Ktoś tam był. Albo mam zwidy. Gonić go! Ale tu nie ma już go. Panie, oni zawsze tu. Może wszedł do wentylacji. Co pan robi? Spawam. Co pan spawa? Wentylację, żeby była lepsza wentylacja w wentylacji. A. Nie widzi pan? Jakie szlaczki robię? No, na razie go nie widzę, może mi się przewidziało. Panie, on był za panem! O. Co? Chyba go zajebałem. Dobra. Jezus Maria, panie. Co się stało? Nie wiem, ale jak na razie... Ups. Chyba pan nie żyje. Słuchaj pan. Mamy taką misję. Bo my nie trafiliśmy tu, gdzie trzeba. To jest kolejna pizzeria i znowu, kurwa, łażą tu te animatroniki. Ja nie wiem. Co jest? Słyszał pan? Takie wa... Słyszał pan? Co? I... Co to kurwa jest? To jest chyba były ochroniarz domu strachu. Chyba już nie żyje. Dobra, panie, trzeba stworzyć kolejny gówniany portal. Panie! Tam. O ty chuju pier... Wszedł w ścianę jebany. Gdzie jest? Wszedł w ścianę. O, tu pan jest. O, tu pan jest. No, o. Pan. Jest pan. Panie. Chodź ty. Co? Chodź tu. Gdzie on jest? Chodź tu. Chodź ty. Ty gnoju, ty. Dawaj. Odleciłem. Uryja. Dawaj go, panie, gonimy go. Trzeba go zabić, bo on cały czas za nami chodzi. Ej, a jeżeli to jest Purple Guy, tylko że w innym stroju. Tu jest. O, dostał po dupie. Panie, a jeżeli to jest znowu brat Purple Guy, a tyle, że on sobie z nami robi jaja, tylko jak on tu się dostał za nami? Nie wiem. Nie znam się. Nie. Aaaa! Panie! 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 On wstał! Stary wstał! Jest! Biegnę do starego! Biegnę! Ale nie, to jest Foxy! Biegnę! Gdzie tu? Gdzie ty, ty? Panie, uważaj pan, bo on się może czaić za każdym rogiem. A! Dokładnie tam. Ja sobie. On tam jest. Nie ma. Ta, tu o, też! Bolka! Tu jest, tu. On tam Piorunami jest. Go. O, dobra, tu go nie ma. Patrz pan, mam go. Przerobiłem go na śrubki. Trzeba zabić wszystkie animatroniki, jakie pan znajdzie. Koniec tego, ja nie będę się kurwa przed wszystkimi panie, uciekał. Panie, barykadujemy się, przyjdą sami. Gówno mi się kończy do tych gównianych portali, ja nie mam... Dobra panie, barykadujemy się, raz, dwa. Dawaj pan. Och, ale coś ciężkiego idzie. Dobra panie, szybko barykadujemy się. Dawaj. Czajnik! Nie wiem po co czajnik, ale... Kraty. Zegar teściowej! Chuj nam... Na co nam kraty? Zegar teściowej tu pomoże. O nie, patrz pan! Panie, za szybą! Panie! Spokojnie, piekarnik nas ochroni! A może kutas? Patrz jaki no, ale twardy. Patrz pan, latasz pan nad tym. Kurde, telefon. Panie, szybko opona. On tu nie wejdzie, on tu nie może wejść. My się tak barykadujemy. Czekaj. Wentylację trzeba... O, bardzo dobrze. Jeszcze tak, o.
Dobra, panie, spawn, weź, wyjmij... Dobra, bombę też atomową. Dokładnie. Jak wejdzie, to się straszy. Panie, weź wyciągnij z kieszeni siedzenia i możemy żyć spokojnie teraz. To jest dla pana. Ale nie, to jest krzesło. A to jest dla mnie. A no dobra. Ej, panie. Co? Nie mogę wstać. Gdzie ja jestem? Już. A ja? Dobra, panie. Weź pan ty... Telewizor wyjmij jakiś, powiesi się na ścianie i będziemy oglądać. O, panie, jest tu! No, ale on tu nie wejdzie, chuj. Patrz, jaki zielony. Patrz, jaki zielony debil. Czekaj, kurde, bo nas podgląda, jełopieda, kurwa. Co on robi? Nie ma. O, kanapa! No, panie, zasłoń to, zasłoń! No, dobra. Nie może nas podglądać. O, dobrze. Jest tu, he, he. Grób dziadka. Panie, telewizor. Grób babci. Co? Czemu? Co? Ale wszystkich świętych już grób było. Grób prababci. Co? No i trudno, ja Halloween codziennie obchodzę, jak patrzę się na swój ryj. No dobra. A chce pan może karton Hanki? Po co mi? Kurde, panie, szafkę zasłoń. I prababci. Au. Zostaw mnie pan, montuj. Panie, co? Montuj pan. Chyba się zesrał. On nam swoje gówno tutaj rzuca, panie. Panie. No sra nam pod drzwiami. No to niech sra. Panie. Niech sra, potem ty będziesz. Ale śmierdzi, Jezus Maria. O kurde, głupie grzezło. O nie, o... Wyjął świetny miecz, miecz. No. Paszał wąt stąd, duszo nieczysta. Dokładnie. Ała! Zapomniałem. Panie, co się dzieje? Nie wiem, ja montuję. Czemu pan krzesło rzucił? Nie wiem. O, pięknie. Co to jest? Nie wiem. Czemu o. Ten grób tak krzywo leży? Kurde, czekaj, pan. Ja to zamówię. O, łap pan. Ała! Piłka pana zajebała. Głowa mnie boli. O! Mam tarczę do rzucania. Au! Czemu pan nie żyje? Bo mam telewizor. O, mam kraty. Jest telewizor. O! A, to jest piec. To jest bardzo... Ale nie, panie! To jest bardzo groźne! Panie, ten piec jest bardzo groźny, on waży stonę, on jest niebezpieczny. Nieprawda, jest bezpieczny, patrz pan, świeci się! Patrz pan. Panie, tam! Pali się! Panie, pali się! Zombie! A! Pali się! O chuj, on tu próbuje przejść! Panie! Szybko, trzeba za... O, teraz nie przejdzie. Masz pan grobem babci i dziadka. Ała. Dawaj mu pan ten piec, on teraz... On umrze. On nie polubi pieca. Ała! Panie, za dużo tu tego. O. Nie przejdziesz tutaj, siło nieczysta. A! Jezus Maria, panie! Ale się przestra... Panie! Headcrab! O Jezu! Jestem. Panie, ja stąd nie schodzę. Niech pan sobie radzi z nim sam. Tak? Tak pan gra? Ty kurwa. Ała! Panie, ja mam dobry pomysł. No. Patrz pan. Panie! Jestem pan, za panem! Zostaw mnie! Za panem! Nie! Szybko! O chuj. Panie, zabierz mnie pan! Radź sobie, panie, z pan sam! O chuj! Nie! Panie, pomóż mi! Panie! Radź sobie sam! Ja idę stworzyć gówniany portal! Trzeba się znowu przenieść i uciec od tego zielonego gnoja! A mnie teraz nie znajdzie! Hehe! A! Panie, chodź pan! Stworzę gówniany! Bierz pan parówę! Szybko, panie. Ja wziąłem parówę light. Dawaj, bo jest robimy tam portal. Myśl pan o twardym i rzadkim gównie, dobra? Lecimy. Nie, panie, wyjmij to pan... To jest parówa light. Nie, panie. Bez kalorii. Bo się nie uda. Uda się. Panie, szybko, bo on tu przyjdzie.
Wyjmij pan parówę, myśl pan o rzadkim gównie swojej teściowej. Trzy... Idzie! Cztery! Idzie! Dobra, panie, wyciągaj świetlny mieczny. Świetlny mieczny. Dokładnie. Na trzy, cztery. Myśl pan o gównie. Trzy, cztery. Ziu! Znowu to samo, ale faza pani. Dobra. Jest duża misja. Musi pan pomyśleć o dużym, rzadko twardym zatwardzeniu i o kozim gównie, które zostało spreparowane i spalone przez Hitlera. Panie, ale myśl pan o gównie, bo ona znowu gdzieś w nieznane miejsce wyrzuci i będzie. Myśli pan dobrze. Myśli pan? Myślę. Ale o kozim gównie? Mnie wzięła. Nogawką mi leci! Nogawką mi leci! O chuj. No i czekolada. Poleciało. Nie, tylko to nie, gorzka. Nie, to nie czekolada. Dobra, panie. Widzi pan? Daje pan czekoladę. Widzi pan na końcu? Tam widzę. Światełko? To na 3-4. I myśl pan o gównie. 3-4. Ziuu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 u
Ziu. Ło! Panie! Ło! Gdzie my jesteśmy? A nie wiem. Co to za miejsce? Pierwszy raz takie widzę. Panie, ja kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Jak dużo krwi, jaki fajny portal. Patrz pan, mam głowę i nie mam. Mam głowę ma pan. I nie mam. Panie, nie mam. Co tu tyle krwi? Chodź pan. To patrz pan. Ale jestem powoli. I znikam. Dobra, chodź pan, nie pierdol jest. Pan. Dobrze. Widzi pan tą krew? No widzę. Trudno jej nie zauważyć. Ktoś chyba cieczkę miał. Gdzie ona prowadzi? 14-letnia. Co? Psia. Jezus Maria! Panie! Zobacz pan, co tu się stało? Tu jest Ktoś chyba miał mocny okres. Czemu tu jest kaloryfko? Żeby ciepło było. No to już nie będzie. Przyspawany. Ale tu serio musiało być coś naprawdę takiego katastrofalnego. Chyba okres trzymany od miesięcy. Zjazd feministek podczas okresu. Widzi pan? Na oko tak trzy były. No to ciekawie. W ogóle... Bez menstruacji. O! Co to za? Chce pan coś wypożyczyć? Dlaczego? A co pan wypożyczalnie prowadzi? Możliwe! No moje krzesło! Moje krzesło! Krzesło niezniszczalne. No patrz pan, co ja mam. Panie! To. Drzwi wyjściowe. Zobaczmy, co jest na zewnątrz. Ale proszę pana, chodź pan. Ja to panu daję najlepszy towar. Chodź pan. Zobacz pan. Ale panie, chodź pan to. A nie. Chce pan taką pralkę fajną, ręczną? Ale to wanna. To jest pralka. Dlaczego? Ale jest woda, będzie woda w środku? Będzie. Umyje pan? Umyje. No to wanna. Ta pralka. Dobra. Już nie mam. Albo taką fajną lodówkę metalową. Ale to szafki. No ale metalowe. Jak no. Lodówka. Nie dziękuję, może później. Chodź pan. Wiesz pan. Chodź pan. Dobra, schowam to do kieszeni. Podobno na zewnątrz jest towar. Jaki? Biorę wszystko. Oszukał mnie pan, nie ma towaru. Patrz pan, tam jest jakiś dom. Dom? To jest blok. No blok, no. Chodź pan tam, wiesz, szybko, tak. Dawaj pan. Poczekaj pan, stój pan. Co? Stój pan. Co? Stój pan. Poczekaj pan. A tu jest stodoła jakaś, panie. Mamy auto. Okej, jedziemy. Nie mam głowy, panie. Co mi się stało? A ja mam. Ale panie, nie mam głowy. Ma pan głowę. Nie mam głowy. Niech panu głowy nie urywa, jedziemy. Ale nie mam głowy. Jedziemy Ferrari, nie patrz pan na głowę. Ała! Panie, kto pana uczył prowadzić? Panie, nie mam głowy, a pan oczekuje, że będę dobrze prowadził? Tak, to musi pan w górę spojrzeć, to wtedy będzie miał pan głowę. Jezu! Stój pan! Stój!
Idealne parkowanie, proszę. Czekaj, jeszcze nie skończyłem. O. Idę. Następnym razem ja prowadzę. Dobra, auto do kieszeni i... Co tu? O, ktoś z recepcji. Dzień dobry. Rezerwacja pokoi. Proszę pani. Gdzie jestem? Nie, czekaj, czekaj, panie. To trzeba kulturalnie. Który mamy rok? No, 2025. O kurwa. O kilka lat za dużo się tutaj. Proszę pani, bo ja tu muszę pani coś powiedzieć na ucho. Bo my jesteśmy z przeszłości. Opierdoleni ludzie. Proszę pani. Czy to. Opierdoleni. A to! Widzisz? Zabiję. Panie, mamy hotel za darmo. Chodź pan. Na serio? A, bo to jest hotel. Chodź to proszę pan. Poczekać, proszę pana. Proszę pana. Może drugie. Jest tu! Kto? Zabiłem ją. Dobra, chodź pan. Nie może być świadków. Teleportacja! Ja latam. Chodź pan. Nie, to nie tutaj. No kurde. Drugie chyba. Zawsze mi się mylą. Tędy, panie, tutaj. Tu? No, panie. O, to jest mój pokój. Serio? Dobra, panie. To czemu pan nic nie mówi, że wie pan, gdzie jesteśmy? Tu raczej żadnego animatronika, ani Purple Guy'a nie będzie. Przynajmniej ich nie widzę. Z tego poziomu. Jakiego? Słyszy pan? Słyszę. Winda. Nie weźmie nas żywcem. Przyjąć pozycję! Na górze. Dzień dobry! A pan to kto? Ja tu nowy jestem. A. Nie ma świadków! Nie, panie, zostaw pan wszystkich przestań pan wszystkich zabijać. On jest nowy. On tylko przy... Panie! Nie będzie świadków! Spierdalaj pan! No i na chuj. Nie ma animatroników, nie ma Purple Guy'a. Jest dobrze, jesteśmy uratowani. Jeszcze nie chyba. Mogą nas gonić. Panie, pan te portale zostawiał przecież, włączony. O kurwa, rzeczywiście, o tym nie pomyślałem. No, przecież każdy portal zostaje włączony. Na dobre. O, to my jesteśmy oboje łopami. Panie, ale ja jestem debil. Słyszę? Słyszę? We, otwórz pan drzwi. Dobra, otworzę. Puk, puk. Tak, wezwij pan windę, wezwij, tak. I gdzie idziemy? Czekaj, nic, nigdzie. Zostaw pan. Czekaj, czekaj. Czekamy, aż coś się zacznie dziać. Wyjmij pan parówę, tak, dokładnie, czekamy. Może akurat wezwie windę. Ten ktoś. Sądzę, że skoro zostawiałem otwarte portale cały czas, to on poszedł za nami. Dobra, albo wie pan? Może spójrzmy przez okno. Może na zewnątrz czeka, czy coś. Czy on wezwał windę? Nie. To ja. A, dobra. Ja bym tam nie zaglądał, tam są okna otwarte. Poczekaj pan. Okej. No co pan robi? Zamykam. No panie! Uff, na zewnątrz jest... Teraz tu mamy tyle czysto. Do ochrony, co Żyd do gestapo. Słyszał nie pan? Nie widzi pan też, no. O, otwarte. Czemu to wszystko jest otwarte? A pokoje puste. Dziwna sprawa. To proszę pana, może uciekajmy stąd. Chodźmy na pociąg albo gdzieś. Wie pan co? Jak będziemy tak ciągle przed nim uciekać, to niewiele zdziałamy. Trzeba go zabić. Raz a dobrze.
Dobra. A gdzie on jest? Który pan Pietro wybrał? Drugie. A nie trzecie? Nie. Panie, zablokowałem się. Panie! O. Nie ma! Nie! A może ostatnie? Panie kurwa! Przestał pan fiskać! Tutaj czysto. Urwa! Policja! A nie, dobra, tu nikogo nie ma. Sprawdzimy trzecie piętro. Czysto. Uff, dobra. Cały hotel czysty. To ja... Panie, chodź pan do pokoju. Nie mamy sąsiadów ani nic. Poczekaj pan. Także jest wszystko w porządku. Chodź pan, panie. Panie, gdzie pan jest? Już jadę. Czym... Jak to pan jedzie? Jak to pan jedzie? No jadę. Dowiesz się pan za chwilę. Czy pan wziął taksówkę? Nie. A. No to dobrze. Bo tu są taksówki z tego co widzę. Na tej planecie. Panie, no gdzie pan jest? A zajrzyj pan, gdzie ja jestem. Przy stacji kolejowej. O! Panie, chodź pan. Nie. To teraz moje życie. Życie motornicz. Chodź pan. Trzeba. No to... musimy obgadać plan zabicia Purple Guy'a. No dobra, poczekaj pan. Ja już mam plan. Chodź pan, do windy. Pociąg wyrzuciłem. Jak to? Chodź pan, no chodź pan. Chodź pan, chodź pan, zobacz. Ale. Panie. Co? Pociąg. No tu pociąg. Może być i tutaj. Ważne, żeby miał swoje miejsce. Panie, chodź pan do windy. Trzeba obgadać plan. Panie. Już, chwilę. Panie. Nie jestem. No nie. Ktoś windę zabrał. To pan? Nie. No, jak... proszę pana. Gdzie pan nie jest? Gdzie pan jest? Gdzie pan jest? No gdzie pan? No tu jest. Nie ogarnę, co się stało. Drugie. Dobra, ja mam plan, panie. Wyjmuj parówę i teraz tak. Wracamy. Do widzenia. Nie. Wie pan co? Na pierwsze piętro. Na pierwsze, tak. Bo ja mam taki plan. Tak, jak tylko się pojawi Purple Guy. Jak tylko się pojawi Elo. Jak tylko się pojawi Purple Guy, celujemy mu parówą w głowę, jedną i drugą. I zajebać mu trzeba... A ja go na pizdę, fast attack, bomba w oko, kurwa, na brzuch. Oddechu nie mógł złapać. Sweter miał na sobie, na łeb mu sweter założyłem, bomby od dołu mu walę na nos. Dobry plan. Proszę pana, a co z tym z tyłu? Jak to? Co z tym z tyłu? Ups. Spierdalamy! Panie... Spierdalamy! Panie... Jebać, jebać plany, kurwa. Ja stąd idę. Panie, chodź pan. O kurwa. Panie, to ja się prześpię i przez kilka tam minut to myślę, co z nim zrobić, bo tak być nie może. Dobra, panie, ja mam taki... Słyszy pan? No. Co? Kurwa! Passat! Ktoś Passatem przyjechał.
Sąsiad! Sąsiad! Co wy robicie? Ratuj nas, sąsiad! Ale już, złazić. Sąsiad, pomóż mi. Pan tu mieszka? Mieszkałem tu. Panie, sąsiad, właśnie pan na górę, musi pan nam pomóc. Poczekaj, pan. Jestem hardcorem, mam certyfikaty. Kurwa, ubiegłeś mnie od internetu. Wypierdalaj stamtąd. Dobra. Jestem kaskaderem, robię w Hollywoodzie. Dobra, już chodzę po ciebie. Dawaj, pan. Nie dasz rady. Dobra, proszę, niech pan poczeka. Ach, okej. Okay. Jest. Panie, chodź pan z kamerą, my mamy jego auto. Ty, w sumie rację. Pojedziemy. Idziemy. Mówiłem, certyfikaty. Dawaj. 4. Kurwa, zostawić mi to. Jedziemy. Jedź pan. Zapierdalaj pan. Znowu nie mam głowy. Czekaj pan przed nim. Ja serio pan głowy nie ma. Jedziemy. Chyba nie pojedziemy. Jedź pan, jedź pan, bo on nas goni. Panie. Nie, dobra, jak się zaklinowaliśmy. O gdzie? Dawaj co. A proszę bardzo. Dobrze, pójdzie. Panie, bo my mamy taki problem, bo goni nas taki fioletowy gościu. Widział go pan może? No, przed chwilą się z nim spotkałem. Jak to? Zna go pan? O, to Mariusz jest. Spod dziewiątki. On to mieszka na górze. Jak to? O, nie widzieliście, przecież wy tu mieszkacie, a ja wróciłem dopiero z wakacji. Panie, ale taki fioletowy gościu z nożem i czapką ochrony. No, on pracuje w ochronie. Jaki ma? Co? No, pracuje w ochronie. Ale taki cały fioletowy, nawet skórę ma fioletową. No bo kiedyś na Happy OR byliśmy tak najebani, że go pomalowaliśmy farbą, mimo zostało. Tyle denatura tu wypił. Ale nam chodzi o takiego Briana. Żadnego Briana nie znam, znam tylko Jessica. A to nie. Jaki Brian, panie, no. Amerykańskie imię. Ja panu pomogę z tym samochodem. Nie mogę wcześniej. Samochód kraszy, bo dzieje się pan. Dobra, sprzedaj, jedziemy! Sprzedajemy! Zostawić mój samochód! Zaraz wezmę Briana. Zawołam. Chuje! Gdzie wodę? O chuj. Dobra, jedź pan. Jadę. Chyba nie pojedziemy. Kurwa. Dobra, panie, wypływaj pan. Patrz pan, syr... Biorę samochód. Syrenką płynę. Ja biegam po wodzie, jestem Jezus. Dobra, panie, dawaj. Zanim sąsiad tutaj... Znowu. Biegnę! Może. Dawaj! Wsiadaj! On ma dwa auta! Czekaj pan! Czekaj! Wsiadaj! Jestem. Jedź, pan. Znowu nie mam głowy! Dawaj! Co tam ma pasa teraz, drogi? Jaki trik! Uciekaj pan! Rura! Kurde! Tylko rura! Panie! Panie, jest rezerwa! Nie. Sam żeś rezerwa! On nie zatankował! Ura. Dobra, niedaleko jest stacja! Podtankuję. A! Kto postawił tu te drzewa? Kto poduszek nie zamontował w fasadzie? Tu jest stacja, proszę pana! Gdzie? No tu! Proszę zahamować! Dziękuję! Tu. Tak, nie! Tu. Dalej! Pan czeka! No nie! Tutaj Tokyo Drifta zrobimy! Szkoda, że bez mnie. No to chodź tu, panie, wsiadaj! Jestem! A, pierwszy! Idzie pan? Dobra. No, panie. Pierdolę to, panie, chodź. Szybko uciekamy do tego. On nas zaraz dogoni i zabije. Tutaj. O, akurat tu stacja jest. Dobra. Panie. Poczekaj pan. Chodź pan tutaj, szybko. Panie. Poczekaj pan. Ja to muszę załatwić. Nie, proszę pan, bo tu pasatów. Proszę poczekać. Ja wejdę, ja panu załatwię. Dobrze? Dobrze. No, czekaj pan tu. Wracaj pan.
Dobra, panie, trzeba jak najszybciej uciec od tego Janusza. No, ale nie ma. Jak nie ma? Chodź pan! No ja zabaw. Panu auto wypożyczę i uciekniemy stąd. Spierdalił, jesteśmy wolni. Chodź pan. No patrz pan, spierdalił, nie ma go tu. Może się rozbił. Jesteśmy wolni. W takim razie nie ma już nic. Możemy iść. To już jest koniec. Nie! A nie, nie był pan tego. Panie, panie. To jest bardzo zły. Co? Panie! Bierz pan, jest coś... Zapierdolę Mazara! Panie, chodź tu, on idzie, on idzie. On idzie, idzie, idzie. Stary idzie. Mazrakie to! Idzie, idzie, idzie. Dobra, panie, w te drzwi. Dawaj, szybko, szybko. Panie, panie, zamykaj pan drzwi. Nie ma nas. Nie, Janusz! Nie ma go. No to dobra. Nadal go nie ma, panie. Bardzo dobrze. Chodź pan, teraz tutaj się skitramy. Idziemy, tato. Ze starym. Zamknij pan drzwi za sobą. Panie, on tam jest! Spierdalamy! Panie, nie, panie, panie, nie, chodź tu! Nie, panie, spierdalamy! Dobra, panie, horyzont czysty, zamykaj drzwi za sobą. Nie ma go. No. On tu jest, panie, chodź, chodź, chodź. Wracamy się, panie, nie, 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 bra, panie. Spokojnie, panie. Nikogo tu nie ma, Janusza nie ma. Panie, to purpę gaz spierdalamy. Spierdalamy, spierdalamy. Odbieraj! Zaciąłem się. Tędy dobra droga. Panie, wsiadaj do Passata. Spierdalamy stąd. Jedziemy! I wsiną w dal. Jedziemy, panie, uważaj! Dobra. Wiesz pan, rura! Tokio Drift! No. Jaki Tokio Drift, panie, Jezu! Panie, spokojnie, mam prawo jazdy od 3 lat. Panie, wiesz, panie, ja się cofnę do tyłu, użyję kaszapulty! Ty, widział pan te drifty u mnie? O chuj! On nas dogania! Gdzie? Ha! Ha! Czemu nie mam głowy? Panie! Dawaj to samochód! Panie, kliknij kaszapulta! Kliknij pan kaszapulta! Jaka kaszapulta? No tu masz pan kaszapulta! Kaszapultę to masz w dupie! No patrz pan, kaszapulta jest! Dobra, panie! Panie, uciekamy! Gdzie pan jest? Biorę Passata. Dawaj pan. Szybko. Mam Passata. I nie mam głowy. Kaszapulta! Ludzie! Siadaj pan. Szybko. Tu nas nie dogoni. To jest kaszapulta. Ty kurwa dziwisz. Jedź pan. Dobra, panie. Wiem, gdzie uciekniemy. Znam taką jedną miejscówkę. Gdzie? Wjeżdża się tu do tunelu. O, jaki Tokio Drift!
Panie, on nas chyba goni. Chuja zrobi, a nie goni. Nie skręcaj pan. To jest stacja kolejowa, tu nas znajdzie. Nie, jak pan... Co? Nie takie rzeczy się pasetem robiło, panie. Widzi pan, od razu jesteśmy na górze. Co to? Tu się chyba nie uda. O nie, panie! Odkryliśmy! Panie! Kasze pól! Dokładnie. Wsiadaj pan do Passata. Dobrze, pan go. Dawaj pan. O nie! Panie, kaszapulta! Szybko! Panie! Rób pan kaszapultę! Rób pan kaszapultę! Nie pierdol pan! Dobra! Wsiadaj pan! Jestem! Dobra, panie, znam taką miejscówkę, ona jest już tutaj. Tutaj? To było więzienie. O, pani! Panie, kaszapulta! Panie, szybko, kaszapulta! Au. Panie, to było tutaj. Nie. Nie, na to górę, panie! To tutaj było. Tu? Dobra, panie, wysiadaj. Pas na tym zasłonie. Chodź pan tutaj, to było tutaj. To było tutaj, nie, czekaj pan. Tutaj w środku, chodź pan tutaj do ringu. O, jesteśmy bezpieczni. O Jezu. Czekaj pan. O nie, on tu idzie. O nie, on wstał. Stary wstał! I co teraz? Mówi, co ty kurwa gnoju? Zabijemy go tutaj! Dawaj pan! Januszu, nadszedł czas zemsty. My ukradliśmy ci Passata, ale nie damy go tak łatwo. Janusz! Janusz! To. Pomóż się, cieciu! Wojna się toczy! Janusz! To był słodki czas zemsty. W końcu wylądowaliśmy na polu walki. Jesteśmy tu tylko we trójkę. Dwa kontra jeden osobnik. Także Janusz, nie wiem jak ty. 200 zł za wejście na rundę. Jest nas więcej! Wora do walki w takim razie! Taki jesteś. Janusz! Co? Winiesz! A kurwa! Koniec walki. Taki jesteś mocny, chodź na Wolverina, kurwa. Ej, chuj. Ty też chcesz trochę? Tak jest, Amaterasu! Srasu nie masu, sam se materac kup. Ty cfeluku wybuchniesz! Co? Pani domu jest bomba. Taki jesteś mocny? No. Frajerzy. Rosja zowo. Zamknij łeb. Giniesz! A ty złodzieju. Nie ma. O, samochód zabrałem, wezmę sobie. Panie Januszu, mamy coś na zgodę. To, dawaj. To jest dla nas pakunek pełen słodyczy. Mam nadzieję, że pan dobrze go przyjmie.
O mnie napierdala. Zostawiamy go. Dziękujemy za wszystko i przepraszam. Do widzenia, miłego dnia. Co to jest? Świeci się. Co to? Jakieś pika. Budzik? To budzik jest? To budzik, czy nie? Tak, budzik. A co czekaj, a ja idę spać chyba. Panie, tak. Odkryłem to sekretne miejsce metra. Spierdolimy metrem jak najdalej. Wsiadaj pan. Dobrze. Idę. Purpurgaj nas nie dogoni. Janusz został pokonany. Także metrem możemy się teraz udać do Krainy Cudów. Także tak. Niech pan zamknie drzwi. Czekaj pan. Doors close. O, zamknięte, dobra. Niech podwiezie nas pan Janusz. Ale nie. Niech Janusz nas nie podwozi. Niech pan Janusz nas podwozi. Nie, panie, ja steruję metrem. Odejdź pan. Odejdź pan. Ja dobrze steruję metrem. Tylko pamiętaj, musimy w lewo jechać. Dobrze. No co ty robisz? Usiądź pan. Pan umie sterować tym. Tak. Wolno, wolniutko, wolniutko, wolniutko! Dobrze, już spokojnie. Proszę jeszcze wjeżdżać! Wjeżdżam. Wjeżdżam do tunelu. No, dojedzie pan na ostatnią stację metra. Jeszcze! No chyba już. Jeszcze dalej, jeszcze musi. Dobra, już, panie. Bo w ścianę wjedziemy. Weź pan przestaw tę zwrotnicę. Dobra. Nie no, jeszcze dalej pan może. Jeszcze troszkę. Jeszcze, dostarczy! No dawaj myślę, pan, przestaw pan zwrotnicę. Myk, przez zwrotnicę! A to na pewno tędy droga? Tak. Jest pan pewny? Otwórz pan, nie mogę wejść. Otwórz pan drzwi. Dobra, to ja sam wejdę. Wejdź pan sam. Przedam przez okno. Na pewno tędy, nie w drugą stronę. A dobra, tędy, dobra. Patrz pan, i pełną parą jedziemy i wypierdalamy. Wsiadaj pan. Dobrze, już idę. Zatrzymaj się na stacji. Dzień dobry panu. Co tam u pana? Wsiadaj pan. Niech pan otworzy drzwi. Dobrze. Usiądź pan wygodnie w fotelu. Dobrze, tylko... Siadaj pan, kurwa. Jestem. Ale siadaj pan na widoku za mną. Bo pana nie widzę. No tutaj, na tym siedzeniu za mną. Za mną tam na pasażerskim jest okienko. O, tak. Dobrze. Patrz pan, zapierdalamy i w drogę. Piękne widoki. Jak panie, Janusza mamy z głowy, Purpurgaja też będziemy mieli z głowy i wsiną w dal. Tak? A ja zobaczę Pałac Kultury w tym mecze. No ja nie wiem, czekaj pan, bo zakręt jest. Di kurwe się nazywa. O panie, jaki drift. No, ja takie drifty napierdalam jak Kubica na zakrętach. O panie, patrz. O, panie. Nie dziwnego, że jedziemy, jedziemy pełną parą, panie. Jedziemy prosto, jedziemy. Purpurgaj na pewno nas nie załatwi. Rura. Jedziemy. Panie, dopalasz, pan odpal. Spokojnie, tutaj zakręt jest, to stacja musi być. Spokojnie, panie. Spokojnie. Mamy peron jakiś, jedziemy sobie. O, i pełną parą, jeep. To nie nasz przystanek. Jeep. Panie, kogo my potrąciliśmy? Widział chyba pan coś? Gołębi. A, to pewnie gołęb, to tam wie pan. To tam nic nieważne. O Jezu, panie, nie przez... Spokojnie, automatyczne zatrzymywanie. Zaraz będziemy na miejscu, niech pan, panie. Niech pan zaparkuje na jakiejś tej... Opatrz pan moje mieszkanie. O, pana mieszkanie. Co, pan tam mieszkał? Jedziemy spokojnie, jedziemy. Jedziemy po zioło. Co? Hej, co? Jak to? Nic, nie wiem, przez zwrotnicę. Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Opatrz pan, wjeżdżamy w tunel. Spokojnie, wszystko pod kontrolą, władza opętana. Podwórka cię pier... Znaczy co? Co? Jajco. Patrz pan, i w dół. Jedziemy po zioło. Co pan robi? Chyba nam opona poszła w tramwaju. Opona?
Jak to? Opona! Jak to? Opona nam poszła! Opona nam poszła! Kurwa, i co teraz? No nie wiem. Opona nam poszła. Kurwa. Dobra, czekaj pan. Ja mam dopalać tutaj, to nawet z tym, zwrotnicą będziemy zasuwać. Patrz pan. Jak kubica. Patrz pan, mogę walnąć taki. A mogę też walnąć taki, doniczkę z kwiaciarni. No i co taki dalej? Co dalej? Zasuwamy. No co dalej? Mogę też walnąć, no nie wiem, wiadro. To jest śmietnik. Tam pan śmietnik. A mogę też walnąć my! To zostaw pan to. Może lepiej nie. Wchodzimy, panie. Ale mogę dać panu zegar teściowy. Czekam. Zobacz pan. To wsiadaj, panie, pan. Chodź pan. Wy... chodź pan. Zobacz pan. Teraz będziemy wiedzieli, o której godzinie wystrzelimy. O, dobra. Bardzo dobry pomysł. To wsiadaj pan. To będzie dosłownie czas umierać. Gotowy pan? Czekaj pan, bo ja nawet nie wiem, jak się to włącza. Jak się to włącza? Czekaj pan, zaraz się przekonamy. Czekaj, bo na razie powoli to idzie. Czekaj pan. Już wiem. Na zakręcie jeszcze trzeba. Dawaj pan, odrzutowiec! Gaz, 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 I'm gonna step on the gas. Panie, bo jak to... Ziu, panie! Jak my Passatem po tunelu czasoprzestrzennym zasuwamy. Widzi pan to? Panie, ale pan o straszce nie myśli. O właśnie, panie, myśl o gównie. Dlaczego nas przyniosło do gównianego portalu, jak jechaliśmy pociągiem? Bo zrobiliśmy powrót do przeszłości. Zapewnie gówniana jazda. Panie, jakie drifty. Panie, nie driftuj pan, bo zaraz sami obstrukcji dostaniemy. Ale fajnie, są chipsy tutaj w tym Passacie. Wow. Dobra, panie, skup się pan na rzadkim gównie pana teściowej. To 3, 4. Widzi pan na światełko na końcu? Widzę. To Passatem gaz do dechy przyłączam na benzynę i myk i cyk dwójeczka. Jep, jep, jep. Jepipi. O panie, czy ty to widzisz? Ja pierdolę! O chuj! Jesteśmy! Panie, ja... co to? To jaki statek? Ja pierdolę, co się odwijanie pawliło! Panie, lądujemy szybko, Passatem na tym statku! Spokojnie. Ląduj pan! Panie! Co się dzieje? Nie wiem. Patrz pan, jesteśmy na jakim statku? Jesteśmy na siusiaku. Co? To nasza planeta? Raczej to kosmos, panie.
Ale pytanie, czy jest tu gdzieś zaparkować do kurdnędzy. Panie, stój pan! Drzwi się otwierają! O chuj! O, panie. No, no i zaparkowaliśmy, panie. Idealnie. Dobra, panie, wysiadamy. Coś tak pusto tu. Patrz pan. Drzwi garażowe. Co to za syreny? Chyba jesteśmy intruzami. Wyjmuj pan świetlnego miecza. Czekaj pan. Gdzie był ten mieczny świetl? Wiesz pan, mieczny świetl. Mam. Trzeba ich zaraz. Jesteśmy tutaj nieproszonymi gośćmi. Idziemy! O, panie! Hangar się zamyka. Magia. Przynajmniej mamy miejsce na pasacika naszego. Zajebaliśmy od Janusza. A czemu to się drzwi nie otwierają? Gdzie my jesteśmy tak poza tym? Chyba nie zbłądziliśmy wiem. W gównianym... Ten gówniany portal serio teraz nas w kosmos wyjebał. Spawaj pan. Pan się rozpawaj. Urde. No i chuj. Dobra. Dobra, panie. Panie. Przeszliśmy stamtąd, zamknięte drzwi, tu chodź. O. Co się tu dzieje? Się stanęło? Panie, wszyscy nie żyją, a to cywile z tego co widzę. Tu jest lekarz. Tu jest ksiądz. A tu ktoś się zżygał. Panie. Albo zesrał. Nie ma części ciałka. Kadłubem! Panie! Drzwi się otworzyły. Tu chyba jest stołówka, ale też wszyscy nie żyją. Halo, proszę pana. Proszę panią. Proszę się obudzić. Panie, te drzwi zgłupiały. O. Mam coś dla pana. Co? Mam ten dziu. O, dobrze. Dziękuję. Proszę pana. Tu jest jakaś ściana dziwna, taka niebieska. Pana. Co? Mogę zabawkę zabrać? Może pan. Dobrze, idę. Co tu jest? Panie, tu jakiś panel kontrolny. Panie. Weź tego pana pacana ode mnie. Fasata na ryza. Dobra. Dobra. Panie, to się robi czarodziejsko. Panie! Widzi pan to na końcu? Idę. Chodź pan, tu tutaj skręcamy. Uciekamy! Jak oni za nami przyszli? Też... Nie wiem, pan zostawił te drzwi. Nie uruchomiłem portalu przecież nawet. Panie, te drzwi się nie chcą... O! Hakowane! Panie, właśnie. Dawaj, winda to jest chyba. Wyłącz pan świetl. Świetl, wyłącz pan, świetl! O, dobra, uciekliśmy. Gdzie my jesteśmy, panie? Nie wiem, to jest duże. Czemu to tak pusto? Tu nie ma nic. O! Amunicja! Albo złoto! Panie! Zbrojownia! To dobrze. Uzbraje się pan w parówę. Dokładnie. Wyciągaj pan parówę, idziemy na zwiady. Ja nie tylko parówę wyciągnę. Dobra, czy jest pan gotowy? Czekaj pan. Dawaj pan. Chodź pan. Mamy całe uzbrojenie. Ja biorę broń ostateczną. Dobra. Chodź pan. Jedziemy. Czysto. Te drzwi są zamknięte. Albo to nie są drzwi. Dobra, panie, prosto czy tam skręcamy? No, chyba prosto. To dawaj prosto. Tu są jakieś, nie wiem... Tu jest jakieś centrum dowodzenia małe. Serio? Gdzie? Nie wiem. I gdzie pan poszedł? Tutaj. Gdzie? A, tu! Zobacz, tu ale... nie jest centrum dowodzenia. Proszę. Ale nie wiem, co to... O chuj, panie! Co? Nic to nie robi, ale tu jest chyba jakiś łącznik. Panie, tutaj chyba więźniów trzymają. Chyba tak. To są jakieś komory. Nie! Tam do komory nie idziemy! Panie. Jedyna komora, której Hitler by nie chciał. Czyli skręcamy tam na końcu, chodź. Może... Nie wiem, gdzie nas wyjebało, ale to był błąd. Panie! Patrz pan! Czy jakieś otworzone? Tu czy tu, panie? Nie wiem. No, zobacz pan, tu czy tu? Chyba tam. To chodź pan. Ale czemu pan zostawił hangar włączony?
O ja... Tu jest chyba reaktor jakiś. Jest chyba reaktor jakiś. Panie, lepiej pan nie skacz w dół, bo będzie czernobylska zabawa. Będzie bolało. Dobra, idziemy. No to się... Proszę pana. No? To trzeba tutaj bombę podstawić. Skąd pan wie? Ja podstawię. Dobra, nie, panie, bo jak nas wybuchnie, to będziemy w kosmosie. Ja gównianego portalu nie postawiłem. Dobra, już postawiłem. Panie, dobra, nie! Tutaj też. O chuj, dobra. Prawie spadłem. Panie, lewitacja tu jest. A dzisiaj nie ma. Czemu pan zbiera moją broń? Chodź pan, tu nic nie zrobimy. Tam nie ma dalej przejścia, tu są reaktory. Zrobimy. Ja zrobię. Chodź pan. Nie chcę. Panie, on nas goni. Oni nas gonią. Oni. Nie? A jak panu się zaraz pojawi, nie wiem, jakiś debil przed twarzą, to ja nic nie poradzę. Chodź pan. Który? Nie wiem, chodź pan w te drzwi. Proszę panem, które? Tu, chodź pan. Tam są reaktory, musimy zapamiętać w razie co. Proszę pana! Panie! Panie! Słyszę ten dźwięk. Panie! Chodź pan, zobacz. Komory gazowe! Skakuj pan. Panie, przeniosło mnie. Skocz pan do tej komory, co ja. Której? Panie! Jestem na zewnątrz! Widzę księżyc! I słońce! Na zewnątrz! Poczekaj! Na zewnątrz! Wejdę do pana, chodź pan tam gdzie wcześniej. Wejdź pan do tej komory, co pan wszedłeś. O! I chodź pan do tej. Zobacz pan. Księżyc! Wyjebał nas dosłownie w kosmos! Panie, ja tego nie mogę! I wpierdoliło mi rakietę. Ja pierdzielę. Bum. Dobra, chodź pan. Są też gdzie? Inne komory. Gdzie? No tam, tu, gdzie dom. W tą komorę pan wejdź z powrotem. Chodź pan do tej. Komory zawsze lubiłem. Dobra, chodź pan. Czy to jest jakiś teleport? Chyba tak. Gdzie pan jest? Gdzie pan zniknął? No tutaj. Gdzie? Nigdzie się nie ruszałem, wszedłem tutaj. A, tu. Włącz pan coś. Da się, nie da się? Chyba nie działa. Dobra, chodź pan. Chyba. O, panie! To jest chyba centrum dowodzenia. O. Wygodne. Wie pan, wygodne, bardzo wygodne. No, nie to, nie na to krzesło pan usiadł. Klikaj pan co popadnie, może zadziała coś, nic. Dobra, chodź pan dalej. Nic nie działa, czy pana, gdzie panie, my jesteśmy? Tu hologramy tu są jakieś. Jakie hologramy? Panie! Przenosimy się! Jesteśmy czasem. Jezu, nie chcę na to patrzeć. Widzi pan to? Widzę. Dobrze, że się nigdzie nie przenieśliśmy. A do czego to służy? Panie! Tam ktoś jest! Panie! Panie! Przenosimy się do innej czasoprzestrzeni! Szybko! Tutaj! Giniesz! Do ziemi! Panie, uważaj! Trzymaj się pan! Ale nas przenosi. Czujesz pan to? Lecimy z prędkością światła. Ja pierdzielę.
Jesteśmy koło ziemi! Uff. Dobra. Pewnie nie mamy wiele czasu. Dobra, panie, chodź pan. Tu nigdzie nie wejdziemy, musimy się wrócić i poszukać innego wyjścia. Co? Niech pan to zobaczy. Widzi pan tą kamerę tu? Widzi pan, ilu ich tu jest? Ja pierdolę, panie, idziemy stąd szybko, spierdalamy, gdzie pieprz roi. Panie, 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 dawaj go, wyjeb go pan, wyjeb on go, czekaj, tak. Gdzie on jest? Wynoga, cwelu! Panie! Ej, panie! Chodź pan, szybko wracamy się, komora! Te są zamknięte. Dobra, panie, to wracamy. Szybko! Żeby za nami nie szedł. Gdziekolwiek, nie wiem, chodź pan tędy. Tędy, tędy, ten. Szybko uciekamy. Jesteśmy koło ziemi. Możemy się wrócić na ziemię, tylko musimy znaleźć panie, statki. Tędy, tędy, musimy znaleźć statki. Takie oddzielne, wie pan. Chyba, że... Chyba, że Passatem znowu się wybierzemy w kosmos. W sumie w kosmosie nie ma, wie pan, grawitacji, w ogóle można latać. Chodź pan windą na wyższe piętro może. Albo niższe. A może da się jeszcze niższe? Chyba nie. A? Tu byliśmy. To na niższe pan dawaj, nie wiem. Może na drugie drzwi pójdziemy. Chodź pan. Pan tutaj chyba byliśmy. Tak, tu byliśmy. Co? Co do... A! Tu są cele chyba, tu nie byliśmy. Nie wiem. Byliśmy tu, ale tu nie zwiedziliśmy. Panie! Co? Chodź pan tu. O, o. Chyba mamy towarzystwo. A tutaj? O, identyfikator. Dobra, panie, chodź pan. Komunista! On tu jest! Dobra, chodź pan, panie. Tu czy tam? Panie. Komunistę zabiłem. Panie, tu czy tam? Tam prosto czy tu? Chodź pan, szybko. Szybko. Chodź pan, chodź pan. Jezu, ślepy zaułek. Tu nic nie ma, dobra, wracamy się szybko, panie. Stój. Dobra. Co jest? Panie, on nas goni, spierdalamy. Nie, tu chodź, panie, szybko, szybko. Ty. I co? Nie wejdziesz tu! Chodź pan tutaj! Chodź pan, tu jest coś, nie wiem. Panie, on tu idzie. Panie, to nie działa. Zginiesz od mocy mojej! Panie, dawaj go! Chodź tu! Uruchamiaj pan! Wieczny świetl! Dawaj go, ja go błyskawicami dawaj go pan w razie co. Dobra, musimy znaleźć wyjście. Kurczę. Chodź pan tędy. Panie, winda! Winda, chodź pan. Dobra, wyłącz pan ten mieczny świetl. Włącz pan. O. Dawaj go, pan! Dobra, chodź pan tutaj. Nie pójdziemy tu. Panie. Tu już byliśmy. Włącz pan tędy. Nawet, na dół. Tu nic nie ma. To nie jest winda. A jest winda. No dawaj pan, na dół, wciśnij pan przycisk dolny, ale, prawy róg. Ale winda nie działa. Jak to? Musi działać, chodź pan tu. To nie działa. Gdzie pan jest? Chodź pan tu. To nie działa. To druga może działać, bo tu jest druga. O, działa. Działa, działa. Do góry jadę. A, tu już byłem, nie. Gdzie pan? Już idę. Chodź pan. Dzień dobry. Chodź pan. Dawaj, na dół. Tam już byliśmy chyba. Tak? To gdzie teraz? O, te drzwi. O, panie! Dawaj! Panowie, nie strzelać! Nie strzelać. Przyjaźni? Nasi? No nasi. My z ziemi, Passatem. Passatem przylecieliśmy. To daj pan. Panie, gdzie my jesteśmy? Pierdolonym za dupie, utknęliśmy cały nasz oddział utknął. Gdzie? Przecież statek się przenosi w czasie. A widział pan te trupy na dole? Widziałem. No,
byli. Jesteśmy uwięzieni w tym pierdolonym zadupie i nie mamy nie mamy energii. Jak energii nie? To reaktor się roztapia, czy co? Jak to nie mamy energii? Nie mamy paliwa, żeby dotrzeć, a na grawitacji dolecimy tam za 300 tysięcy. Ale jak ja przenosiłem statek, to zapierdalał z prędkością światła. Ale to wykorzystałeś całe paliwo, je łopie. O kurwa. Ale jestem debilem. Jak zejść na dół? Jak się tam przedostać? Co tam jest? Panie. Tam? Tak. Tam jest jądro. Znaczy, winda do jądra. A jak tam zejść? Co trzeba zrobić, żeby paliwo zebrać? Trzeba mieć klucz specjalny. A ja go mam w kieszeni oczywiście. I mamy problem. Za nami do portalu gówna przedostali się... przedostały się takie potwory i jeden taki... purple guy i chce nas zajebać. Może pan nam pomóc? Fioletowy. Tak, dokładnie. Fioletowy jak pedał. Widziałem go. Gdzie? Na górze jest. Razem z tymi swoimi pierdolonymi animatronikami. Jak go zajebać? Nie wiem. Musimy znaleźć pomysł, żeby go zabić. Bez niego nic nie... bez zajebania go nic nie zrobimy. Panie, ja jedyne mogę ci pomóc się przeteleportować, ale będziecie musieli zrobić parę rzeczy, które pochłoną trochę czasu. Jakie rzeczy? Na początek trzeba aktywnić reaktor i zespawać go. No. Trochę to pominie, bo trzeba zebrać elementy. A są dwa reaktory, tam byliśmy chyba tam. No słyszałem właśnie, żeście rozjebali praktycznie jeden. Urwa. Ale jeden nam starczy? Jeden? No, jakoś do połowy damy radę, ale później będziecie musieli tym swoim Batmobilem pojechać. Czaję. Passat da radę, Passat da energii. Dobra, ale najpierw trzeba zajebać tego, Purple Gaja. To ja zwołam swoich ludzi i się spotkamy. Dobra, to my idziemy w takim razie obczajesz dalej i szpiegować. Wiesz pan. I naprawiać reaktor. Jak znajdziecie Purple Gaja, dajcie znać. Będziemy czekać na górze. Dobra. Wiesz pan wszystko, co się przyda? Panie! Idziemy. Winda do góry. W takim razie... Ale... czas. Kto tam był? Kto tam był? Kto tam kurwa? Dobra, chodź pan. Dawaj pan. Gdzie idziemy? Nie wiem. Ale pora na wojnę. Pora na wielką, wielką. Słyszę kogoś. Panie, chodź pan, winda. Ale nie do windy. Musimy znaleźć reaktor i go naprawić. A gdzie ten reaktor był? Urwa, właśnie nie pamiętam, trzeba go znaleźć. To może się przeteleportujemy tam. Tu nie. Ty, a może tutaj coś będzie? Trzeba znaleźć reaktor. O? Dobra, chyba reaktor był na dole, nie? Panie, czy na górze? Na dole chyba. Co tu jest? Dobra, panie, idę do reaktora, chyba mam. O, do góry. Ale na górze jest Purple Guy. Panie, gdzie pan jest? Przestraszyłem się. Nie, na górze musi być reaktor w takim razie. Panie, gdzie pan? Jestem na górze. Szukam reaktora. A, widzę. No, niech pan poczeka na mnie, no. Ja zaraz do pana przyjdę. Szukamy reaktora, tak? Tak. To poczekaj pan, ja wymyślę. Dobra, gdzie pan jest? Tutaj. Gdzie? Tutaj. Okej. Okay. Tu jestem! Proszę pana. Tu, proszę pana! Tu. O, gdzie był? No, teraz to pan musi poczekać na mnie. Znowu. Czekaj pan, znajdę pana. Gdzie pan był? Gdzie pan jest? Halo? Proszę pana. Chyba widzę hangar z Passatem. Czekaj pan, bo gdzieś też nie jestem było. Pewny. Ej, no kurde. Nie mogę znaleźć... Mam reaktor. O, znalazłem. Mam reaktor. No. Ten jest rozjebany. To są trzy reaktory. Cztery, pięć.
Urywa. A tam jest jakieś pomieszczenie, panie. To jest sterownia reaktorami, panie. Ała. Atakują mnie ciągle. Panie, ten reaktor wysiadł. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem reaktorów. Za szybką jestem. Musi pan zespawać. Okej. Już idę. Musi pan zespawać ten. Idę. Spawaj pan. Dobra. Spawam. Spawaj pan. Ten. Które? Ten. Dobra, git. Drugi. Ja pójdę trzeci. Dobra. Dobra, pich, pich, puch, puch. Tu działa, działa. Wszystkie trzy działają. Dobra. Co jest? O, chyba pomoże. Panie! Szykuj się do walki! Siu! O, robisko. Panie! To są twoi ludzie? Wszyscy, których przeżyli. Dobrze. Musimy znaleźć teraz Purple Guy'a. Widziałem go. Jest na sterowni na górze. Dobra. Świat się zabarykadował, ale uważajcie, tam jest w chuj animatroników. Dobra, prowadź pan. Chodźcie za mną. Dobra, wy tu zostańcie. Nie, wszyscy za nami idą. Cała armia. Musimy się przegrupować. Zajebiemy go. Bez planu nie pójdziemy. Dawaj pan. Emoska, chodź. Wezmę posiłki, czekajca. Halo? 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 Weź mi tutaj podwójną z pepperoni jeszcze. Dobra, a na jaki adres? Karuwata 12. To tam dobra. Jest w tym wyjebanym statku taki wielki. Okej, dobra. Dostawca to... będzie za 2 lata świetna. Dobra, to trzymaj się tam, Andrzej. No, ale mordo? Dobra. Czy pan zamawiał pizzę? Nie, posiłki. Panie, posiłki. Panie, posiłki. Panie, posiłki pan kurwa zamawia. To jest nasza komora, to jest komora, jak będziemy chcieli uciekać. O, widzę, że pan już. Ja tu zostaję. Emoska, idziesz ze mną. Emoska! Moja! Emoska! Moja! No i ją zajebałeś. Chodź. Nic no, nie było. Ej, gdzie on jest? Tu jest. O, chodź, prowadź do Purple Guy'a. Para pam pam. A! One tu są! Dawaj pan! Je można zabić w końcu! Miecznym świetlem! Miecznym. No. Miecznym świetlem. Miecznym światłem. Dobra, dawaj pan. Prowadź dalej. Para pam pam, para pam pam, para pam pam, param. Co? Ja statek spawam. Chodź pan! Panie, dawaj. Do windy. Dobra, idę bez niego. Niespodzianka. Au. Ała. Dawaj pan, prowadź pan. Drzwi przyspawane. Dobrze. Nie. Widać, że tu byli. Prowadź pan, jestem gotowy do walki. Cześć, panie, szukam, gdzie to było. Ja na tym statku pracuję dopiero 2 tygodnie, znaczy pracowałem w sumie. Dużo a? Płacą. Dużo a? Płacą. Czaj. Emoska, chodź tu. Jestem. Wszędzie są nasi. Dziękuję. Lecimy. Dziękujemy, towarzyszu. Wypierdzielaj. Jak... O Jezu! Mój miecz jest niebezpieczny. Panie, co naszych zabijasz? Przepraszam, nie kontroluję tego. Dobry. Przepraszam.
To ja to schowam najlepiej. Niech się drzwi otworzą. Kacie na mnie. O, dobra, można iść. To nie. Poczekajmy na niego. Ała! To był. A my tu czasem nie byliśmy? Nie, to nie byliśmy. Tu byliśmy, tylko on tu czekał właśnie. On tam na środku w hangarze jest. Tylko jak się tam dostać, nie mam za chuja pojęcia. Ja mam pomysł. Ja mogę stworzyć gówniany portal do hangaru tam. Ponoć te drzwi były wejściem, ale kiedyś je zabrakowaliśmy. Dobra. Stworzymy gówniany portal i przyszykujemy się do walki. Poczekaj pan, ja znajdę to wejście. Za chwilę będę. Gówno pan znajdzie. Jak tam żyćko leci? Dobrze, dostałem pensję ostatnio, nawet tu i nie przyjechaliście. A? No. Halo! Halo! Jak się pan tam dostał? Kurwa, co on tam robi? Czarodziejsko! Pokaż wejście. Dobra, już idę. A jest tam dostęp do tlenu? Jest! A, tu easy. Panie, wiesz, ile taki statek kosztuje? Ile? Też nie wiem. A za euro. Panowie, tu! Gdzie? Gdzie? Tu. Tu, pikabu. Przepraszam, już chowam. Zjeżdżajcie, panowie, będę... Ja już czekam na dole. Amigo! A za drzwi kto zapłaci? Dowódca. Dobrze. Ja jestem, kurwa, dowódcą. Skoro jesteśmy tutaj już wszyscy. Płacisz za drzwi. Cicho bądź. Pora omówić całą akcję. Słuchajcie. Już kurwa, moje drzwi dębowe! Zamknij się z tymi drzwiami! Siadaj, nie pierdzie. Słuchajcie. Dobra, cicho bądź. Słuchajcie. Z naszych ostatnich obliczeń wynika, że jesteśmy na dobrej drodze do innego świata. Musimy... Siadaj! Bo zostaniesz deportowany do swojego świata. Deporty! Siadaj! Więc z naszych obliczeń wynika, że jesteśmy coraz bliżej. I pomożemy naszym, że tak powiem, sobowtórom z przyszłości wygrać tą walkę. Musimy się do nich dostać. Oni są w kosmosie na statku Star Warsów. Teraz tylko tak. Gówniane portale coś się zjebały. I nie wiem, jak to naprawić. Także musimy liczyć tylko na szczęście.
musimy dotrzeć na czas i im pomóc, ponieważ czas mamy niestety ograniczony. A tak dokładniej. To tak, słuchajcie. Kiedy wybije tutaj na zegarze godzina 12, musimy się zbierać do portalu i równocześnie z zerową sekundą skoczyć do portalu. Tutaj nie ma wskazówek i łopie. Tak czy siak o 12 mamy skoczyć do portalu. Tutaj... Tutaj jest napisane, że mamy 12 milionów lat świetlnych, żeby tam dotrzeć. A jak portal pozwoli, to ten kutas na ścianie zniknie. Czy wszyscy zrozumieli? Ja zrozumiałem. Bo jestem gotowy. Musicie być gotowi do walki w każdym momencie. Musimy im pomóc. Musimy im pomóc zabić tego Purple Guy'a. Mam nadzieję, że zdążymy na czas. A najgorsze jest to, co się stanie później. To, czy Purple Guy przeżyje, czy nie. To kto? Tak, czy się... No, Purple Guy. A. Czy przeżyje, czy nie, to pikuś w porównaniu z tym, co będzie później. Musimy ich przed tym uratować i ich ostrzec. Zrozumiano? Musimy się cofnąć o 10 lat. Inaczej będziemy zgubieni. Ile? Czekaj, o 10 lat. Panie, za moich czasów to nie było takich maszyn. Niech pan poczeka. Wale konia. Po torbie. Ała. Dobra. Także czekamy na 12. Wyjmijcie paruwy. Do ataku! I cyk, mieczem w stopę. O chuj! O! Hehehe, nie dla psa kubasa. Hehehe. Panie, panie, ratuj! Gincie wszyscy! Gincie! No gin! Ile ja razy mam w ciebie strzelać, byś w końcu zginął do jasnej cholery! Gin! No kurwa mać, gin! Mać, nie, proszę, nie, zostaw, nie, nie, proszę, nie, nie rób mi z nic złego, proszę, błagam, nie, nie! Dobra, słuchajcie, zbliża się 12, musimy przygotować portal. Zrobimy go... Tutaj, na tej ścianie. Żeby każdy miał dobry rozbieg, żeby skoczyć. Panie, rób portal. Nie umiem. Dobrze, już. Dobrze, to ja to zrobię. Nie, to nie to. Za słaby jestem. O! Nie, to też nie. Musi być płaska, że... Za małe. Za małe. Za małe. Nie, troszkę dobra, większe jeszcze. Ja to zrobię, wypierdalaj. Bo... Ja to zrobię. Za duże. Kasuj to. Za duże. Za duże. Idealne. Dawaj. Chuj! Dobrze. Wyjmijcie paruwy! Idę. Gdzie ty jesteś? Ja z paruwą nadlatuję. Na miejsca? Nie, chodź tu, chodź tu. Na 3-4 strzelamy i uruchamiamy portal. Musi... Nie! 8! Najpierw musicie skupić się na rzadkim gównie waszej teściowej. Skupcie się. Jakbyście mieli walnąć klocka takiego największego na świecie. Dobra, 3, 4! Dobra, panowie. Kto leci w takim razie pierwszy? Ja. To wyjmij... Nie. Mieczny świetl. Mieczny świetl. Wyjmij. Jestem gotowy. Przepraszam. Dobra, panie, wyjmuj mieczny świetl i wskakuj. Ale to fajnie, chłopaki, musicie wpaść, na serio. Dobra, panie. Idź tam, pal wroty, no, dawaj, wskakuj, panie.
Chodź. Zgubiłem. Dobra, to z pistolem, dawaj, wskakuj. Wskakuj. Dobra. Pora na mnie. Także muszę uratować wszystkie sobowtóry z przeszłości. Chodź tu. Chwała Bogu! Dobra, ludzie. Idziemy na wojnę. Musimy się przenieść 10 lat wstecz. Jak wszystko dobrze pójdzie i portal był w porządku, to wylądujemy w odpowiednim wymiarze. O kurwa. Ale ten gówniany portal jest na mocy. Dobrze pachnie. Pachnie! Pachnie przygodą. Dobrze, że tego kutasa ze ściany tutaj nie ma. A jest! Może teleportuje się z nami, bo żywy. Dobra. Widzicie to światełko na końcu? A to już przygodą nie pachnie. Czemu pan za mną lata? Bo chcę poczuć przygodę. Dobra, słuchajcie. Skupcie się na siuśkach w kupie. Siuśki w kupie, dokładnie. Kupa z płatkami zbożowymi w środku, wyobraźcie sobie. I gotowi? 3, 4 i powrót do przeszłości! O, Jezus Maria. Gdzie my jesteśmy? To nie chyba wiem. To chyba nie ten wymiar. Oj, ale ciekawe. Chodźcie, rozglądniemy się. Bądźcie przygotowani. Jaki kasztan tam stoi? Bądźcie przygotowani. Jaki kasztan? Chodźcie. Tam na górze. Jakiś dzban tam siedzi. Chodźcie za mną. Tylko powoli. Ale gdzie wy jesteście? O, ty jesteś. Gdzie ja jestem? Nie, panie, to tak słabo. O, pan. Pomogę wam. Światło się. Jak tu jest upiornie, ja jebie. Nie, tu są beczki. Uważaj! Panie, zawieliśmy naszego. No kurwa! Idź ostrożniej. A nie, chwila, ja jestem ten, przy tym. Już. To ja, panie. Jezus Maria. Coś tu jest. Ja nie chcę wiedzieć co. Gdzie? Gdzie pan jest? Nie wiem. Zobaczyłem coś złego i uciekłem. Ale gdzie pan jest? Uf. Tutaj. Gdzie? No, zajebiście. Jestem przy przewalonym jakimś busie. Przewalony bus, tak? Tak. To jest bus przewalony. Ale mam mikro. I idę wzdłuż ogrodzenia. Wzdłuż ogrodzenia, tak? To niech pan idzie. Wzdłuż żywopłotu. Mam skałę. Jaką kurde skalę? O, róg. Widzę kontener. Wiecie co? Trafiliśmy nie do tego wymiaru, co trzeba. No, tylko szkoda, że nie możemy się odnaleźć. No, kontener widział pan, to niech pan podejdzie do tego kontenera. Ała. Gdzie on był? Jest kontener. Jest kontener? Czekaj. Niebieski? Tak. O! Zostawię? Chodźcie, idziemy. No, chciałby pan. Wzdłuż ogrodzenia. Gdzie pan jest? Zniknął pan! No, przy kontenerze. Wzdłuż ogrodzenia chodź pan. Musimy znaleźć stąd wejście. Ale tam będą cysterny. Nie kamień. Uważaj pan, bo tu jest jakiś patyczkowaty koleś w tym lesie. No tam na górze jest. Nie ma go na górze, a nie też... Jest. Kurwa. Tak się go jest. Przestraszyłem, o, tam. Jakby teściowa mi do domu weszła. Jak ja pan zastrzelę frajera? Tędy sobie nie przejdziemy. Byłem tutaj. Wszyscy byliśmy. Wózek. Cysterna. Jakiś posąg. Już nie posąg. Tu też. Już nie. Drewniany płot. Co to jest? A tu jest ten przewalony bus. Chodź pan bardziej w środek.
Panie. Jak w środek? Że gdzie? Gdzie pan jest? Panowie, ja na autobus czekam. Gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Jestem przy tym przewalony i na czepie. Jakiś przewalony? A, dobra, dobra, już idę. Chwila, proszę poczekać. O, widzę pana. Chodź pan ze mną, tu. Czekamy na autobus. A, dobra. A, tu przystanek jest. A telefon działa? Panie, luzuj pan. No dobra, to czekamy. Halo? Czekamy. Halo? Może przyjedzie. Halo? No chodź tu. Szybko pomocy połóż! Szybciej, panie! Ty! Panie, minęło już 30 minut, a tamten gdzie jest? Srać poszedł. Srać? No panowie, nie uwierzycie, co żem z... Co jest? O kur... Srałem sobie normalnie i nagle wychodzi na to, że w pasata srałem. Myślałem, że to czyjaś komórka, a to proszę bardzo, taksówka jakiegoś frajera. Tutaj pisze super szybkie taksi. Dobra, wsiadaj pan. O kurwa, to jest taksówka, szanowni, jedź! Jedziemy. Gdzie mamy jechać? Z dala... od tego miejsca. No, tylko pytanie, jak tu się jeździ? Dobra. Dawaj, dawaj. Muszę tylko wykręcić tu, wie pan. Obrotną. Obrotna! No jak czekaj, jeździsz? Pan, bo to trzeba poprawić, patrz pan. Myk. Ups. Trzeba było przeprowadzić przez krzaki, wie pan. A może pan nim latać? Może ma jakieś silniki odrzutowe z naszą technologią? Tak, ma, patrz pan, powrót do przyszłości. Jest pan drugi? Tak, dawaj pan, dawaj! Wsiadł pan? Dawaj! Dobra. Myślcie o gównie! Prędkość światła! Kurwa, jeszcze raz. Prędkość światła! No. Hiperprędkość. O! Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Zaparkuję. Kurwa, nie wierzę, no w takie miejsce nas przyniosło. Ja cię kręcę, chyba za bardzo się cofnęliśmy w przeszłość, że tak to ujmę. Czekaj, ja pogadam z nim. Przecież my mamy 1940 rok. Halo? Pracujemy jak w 41. Panie, wysiadaj pan. Ale nie jest bezpiecznie. Ja. Wysiadaj pan. Co mi bijesz, kolegę? Dobra, powiedział nie mi... Zostaw pan, zaparkuj pan i wychodź. Dobra. No wychodź pan. Pogadałem z nim, nie? Na krawężniku muszę. Wychodź pan. Dobra. Zaparkowałem? Ja. Dobrze. Zaparkowałem. Jak ja kocham to ten przycisk. Panie, który mamy rok? Dobra, ty tam nie rozumiecie po niemiecku. On powiedział mi, jak mu powiedziałem, że jesteśmy z... w przyszłości to znowu za jakieś popierdolenie. To są czołgi. No czołgi. Powiedział, że możemy się porozglądać, co robię z ludźmi. Co to się... co jest? Jej, zabawa! Kadłubek! Gdzie my wylądowaliśmy w ogóle? Chyba w jakimś obozie. Ej, chodź tu! Dobra. Tu je pociąg. Panie, rób ten portal, bo ja tu nie chcę zostać ani chwili dłużej. Mogę to zabrać? A możesz. Weź tę pamiątkę. Dobrze. Ale mamy Passata. Tu są masowe groby. Sprawdź jej numer telefonu. Cmentarz jakiś. Jej numer? Tu telefonu nie ma nawet. A, no tak. Czekaj pan, muszę ją zanieść do rodziny. Idę do budynku.
idę z tobą. Nic tu nie ma. Czyli czysto. W tym czysto, to w tym. W tym też czysto. Panie, tu się pali! Panie. Co się pali, gdzie? Tu chyba jakaś olimpiada jest. No panie, tu się pali. Panie, olimpiada! Panie, to a. Żydzi się palą! Żadni Żydzi, proszę pana. Tu, wie pan co to jest? Tu są komory gazowe. I nie, woda. Żadne komory. Chodźcie, wódkę znalazłem. Ja cię kręcę. To nie... Idę pokazać. Zamiast do poprawnego wymiaru, to jeszcze cofnęło nas w czasie o kilkaset lat. Ja panie, cię kręcę. Panie, fajny, nie? Wy za takich czasów nie mieliście, nie? Co go bicie? Oni mordują ludzi. No i co takie? Wezmij no... Ej, ty, jesteśmy Żydami. Słyszysz? No, Juden. No i co, zrobisz mi coś? Atakować ich! Wszystkich ich wytegować. A masz! I cyk! Jest ich więcej? Nie. Nie wiem, chyba na początku tam są. Za mocny skok był. Proszę ataku! Dobra, atakować wszystkich! Proszę pana, za panem! Za panem! O Jezu! Tego to trzeba większą bronią. Panowie pomocy. Dawać go! Przy bramie! Pomocy! Zdjąłem go! Zaczął wojnę światową. Albo 15. Proszę pan, czekaj. Zabić ich wszystkich! Lecę! Co jest? Gdzie ja wylądowałem? W budynkach! W budynkach? A! Są w budynku! Atakować! Wyssałem z nich moc. Dobra, tu więcej ich nie ma. Oj panie, zaraz się zdziwisz, posiłki chyba przyjechały. Jak to? Gdzie? O nie, są nowi! Atakować! Atakować! Szybko przejeć ich. Mam mało życia. A patrz trafili pan, mnie. Komorę ogniową im sam robię. Au. Co są? Mana mi się skończyła. O nie! Panie, jest za dużo! Musimy stworzyć portal. O Jezus Maria. Musimy dać im radę uratować. Może zmienimy bieg czasu. Może Hitler wcale nie będzie już na tym świecie. Atakować ich wszystkich. Bez granic. O, przepraszam. Ale pan jest podobny do nich. Dobra, chyba wszyscy. Proszę pana! Z tego co zauważyłem, słucham! Masło! Masz na twarzy! Idę po pasata! Dobra, bierz pasata, musimy się stąd wydostać! Gdzie się groby podziały? Trzeba zniszczyć to miejsce, zniszczyłem je. Panie, no ja... Plantuj pakę! Pakę? Plantuj pakę! Szybko, zanim przyjdą nowi. Gdzie jest ta paka? Dawaj! Musimy teraz do poprawnego wymiaru. Zostało mi bardzo mało many. Jak się nie uda, to jesteśmy skończeni i nie uratujemy naszych sobowtórów przed zagładą świata. Szybko, ja będę bombardował. Dawaj. Szybko. Do samochodu.
Jezu, panie, gdzie my jesteśmy? Nie wiem, auto trzęsie! Nie! O! Na szczęście tu nie ma grawitacji, ale się przykleiliśmy. Jesteśmy w kosmosie. Prawie wypadły z samochodu. Ja cię kręcę. Jesteśmy w kosmosie, ja cię pindole. Ja nie wierzę. Jesteśmy na jakimś statku. Baza i ją cię pindole. Ej, to tutaj, to ten wymiar, tak. Tak? To tutaj. Dobra. No to myk, na pełnej. Czekaj, czekaj. Co? No, dawaj, wjeżdżaj. Jano. O Jezu. O Jezus Maria. Idealnie zaparkowałem. Myk. Dobra, słuchajcie. Musimy. Się zaparkowaliśmy. Musimy się trzymać razem. A gdzie jest tamten? Idę. Coś oddać się nie można, kurwa. Ała. No. Słuchajcie, musimy się trzymać razem. To jest to miejsce. Musimy ostrzec naszych sobowtórów przed tym, co nadejdzie w przyszłości. I w ich rękach. Leży los całego świata! No. Dobra, to chodźcie. Idziemy wszyscy razem. Wyjmijcie... nie parówy. Wyjmijcie mieczne świetle. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć naszych sobo... Gdzie tam? Panie, tutaj jestem! Ale cwaniacze. Jakiś alarm się włączył. Dobra, słuchajcie. Musimy znaleźć naszych sobowtórów. Są w hali. Tylko nie pamiętam, jaka do niej droga jest. Proszę pana, nauczyłem się czegoś tutaj. Czego? Ten statek dla mnie dziwnie działa. Niech pan zobaczy. Czekaj pan. Używam mocy wyobraźni. Może ci się przyda, idziemy. Wybacz, Marcin. Gdzie jest ta hala? Szukamy. Panie, nic panu nie jest. Mało brakowało. Oprócz tego, że się zesrałem, to nic mi nie jest. Teraz została ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić. Zabić tego ćwoka. Gdzie on jest? Panie, słyszałeś coś? Coś jakby taki śmiech. Nie, ja nic nie słyszę. Aaa! O chuj! Panie, pomóż mi, bo ja chyba sam nie dam rady. Nie, to nie tu. Uratuję cię. To są jakieś w ogóle inne pomieszczenia niż były wcześniej. Ale proszę pana, my tutaj mamy chyba... Tak, mamy tu zejść. Gdzie pan jest? Tutaj. Musimy zejść na dół. Jest, widzę. Widzę halę, musimy tam zejść. Chodźcie. Otworzę hangar, żeby się przewietrzyło. Chodźcie. Do mnie. Gdzie no ten trzeci? Chodź tu! Do pociągu chodź! A... Ja? A. Po co? Zajebiście. Ja chcę naprzód. Jeżeli zabiją Purple Guy'a, my znikniemy z tego świata, bo wykonają swoje zadanie. Ale nie zdążymy ich ostrzec, co będzie później. Dobra, idziemy. Więc musimy się śpieszyć. Ała. Fajne to. Nie, tu są komory. Gazowe? O nie. Nie. Gazowe, są. Gazowe to było. Włącz pociąg. Nie! Przetrwa tylko najważniejszy. Lecę! Ups. Jestem. I nie tylko najważniejszy. No musimy się tam na halę dostać. Tu jest winda. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie tu. Dobra, włączyć przycisk. Włączyć przycisk. No co?
Zostaw pan. Ja to włączę. Dawaj. Nie umiem przycisk. Zostawcie to! Ja to klik. O, o, o. O. Ale jazda. Super. Mogę? Skierpa. Gdzie my jesteśmy? Już idę! Pederasto, puść mnie! Au! Moja ręka! Panie! Dobra, teraz albo nigdy. Aha, nie trafiłeś. Aha, znowu. No ile mam jeszcze czekać? Dobra, tam jest O nie! Co się dzieje? Oni chyba zabijają Purple Guy'a. Nie zdąży mi ich otrzeć! Chodźcie szybko, zanim się spalimy! Musimy się śpieszyć. Tu! Winda! Dawaj windą. Wciśnij przycisk! Jest! Skaknij! Skakuj! Ała! Nie! Nie! Nie. Musimy zdążyć! Nie. Dobra. Panie, nasza misja skończona. To co teraz? Chłop se umarł. Teraz musimy znaleźć kapsułę bezpieczeństwa i wydostać się stąd. A skąd pan wie, że tu są kapsuły bezpieczeństwa? To jest statek kosmiczny, tutaj muszą być. Tylko ale niestety... Ale nasz biedny ziomek nie żyje. Właśnie ponieśliśmy straty w ludziach. Ale kij z nim, musimy wrócić. Gdzie są kapsuły? Oto czekaj jest pytanie. Pan, ja go muszę spalić. Niech umrze zgodnie, dlatego... Nie mogę go spalić. Trudno. Animatroniki zabite, Purple Guy się zajebał. Musimy... Chodź tu, panie. Idę. Musimy się stąd wydostać. Idę. A, proszę pana, niech pan pójdzie tam. Ja chyba wiem, tam pisało kaszapulta kosmiczna. Tutaj musimy. O, tak, jest winda. Czeka. Pa, pa. Dawaj pan. Nie działa? Czekaj pan. Musi działać. O, dobra. Widzi pan? Trzeba było strzelić, to się samo załączy. Widzi pan, co się trzęsie? Czy nas atakują, czy co? Chyba tędy. Jest pan pewny? Nie do końca. Ale co mi pozostaje, wie pan? Kiedyś dotrzemy. Tutaj, chyba. Proszę pana. Tu, chyba. Jest pan pewny? Bo tutaj jest jakiś dostawczak. I pomyśleć... Dawaj pan. Pomyśleć... O Jezu! Panie, to ma 380 kucy pod maską. Tak, nasz Passat szybszy. To są kapsuły. Niech pan to sobie wyobrazi. Ja tylko przyszedłem rozwozić pizzę. Włącz pan. I teraz z panem jestem na statku. No. To się nie włącza. A ta? A ta? Też się nie włącza. A ta? Tu jest przycisk. A. O! Jest! Chodź pan. Jak? Musimy się... AAAA! Zabij pan to! Stary! Nie! Zabij pan to! Nad głową! Pająk! Mam 11 HP. A czekaj tu? Pan, ulecz! Nie! Tu też obronię się. Pana!
Dobra. Chodź pan do tej. Chodź pan. Ja bym temu średnio ufał. Ale czekaj pan! Co? Czekaj pan. Poczekaj. Nie stój pan tam. Stój pan tam. Ja wiem co robię. Stój pan. No. Dobra. Już chwila. Już mam. Nie mogę znaleźć tego. Miałem w kieszeni którejś. No panie, szybciej, bo ten statek zaraz wybuchnie. Nie wybuchnie. Wybuchnie. To się czego ten alarm? No panie, bo to wybuchnie zara. Dobra, już, spokojnie. No panie, bo mnie biegunka ciśnie. Masz pan, przywiozłem Chińczyka, no nie? Posiłki wreszcie przyszły. Dobra. Dobrze, że zamówił. Chodź pan. Chodź dobrze. Pan. Myśli pan, że starczy? Słyszę wybuchy. Dobra, włącz pan to, włącz pan to. O kurde, panie! O Jezu! Ciekawe, gdzie lecimy. Chińczyk się spieprzył. Nie! Jedzenie! Proszę pana, nie wiem gdzie lecimy, ale... Statek wybuchł. Żyjesz? Statek wybucha nie. Cały czas. Nie. Dobrze, że uciekliśmy na czas. Panie, to gdzie my lecimy? Panie, nie mam pojęcia. Ale na pewno... My mamy pewność i gwarancję, że Purpylga już nie żyje. Jesteśmy wolni. Mówi teraz pan. Wystarczy dostać się na ziemię. Jak to zrobimy, tego nie wiem. Nie wiem, ale chcę to zjeść. O, no. Chce pan trochę? No, poproszę. Masz. O. A, ma pan w tyłek. Dobra. Musimy obmyśleć plan, jak dostać się na ziemię. Ale patrz pan, jakie to ergonomiczne, patrz. I my. Dobra. Proszę pana. Dziękuję za bitwę. Uratowali... Dobra współpraca. Uratowaliśmy siebie, ale tamtego gnoja niestety nie. Nawet nie wiem, jak się nazywa. No to ciekawe, co z tymi ludźmi. W ogóle zostawiliśmy kogoś z tyłu? Może jacyś ludzie byli jeszcze żywi? Nie wiem. Ale na pewno... Dobra, na pewno teraz dolecimy na ziemię. Musimy tylko czekać. Proszę pana, obróćmy... Nasz statek o 360 stopni Celsjusza i zobaczmy jak nasz statek znaczy nasz, ten na którym się znaleźliśmy Passatem. Dobrze? Pora umierać. Opaść pan statek. Obróciło nas. Cześć. Zobaczmy co się z nim stanie. Pewnie wybuchnie. Co tam wybucha? Jeździ pan? A jeżeli ktoś tam żywy... Łopanie! O chuj! Ci z Pizza Hut to dopiero mają dobre wejście. Ja cię kręcę. A prosili tylko o posiłki. Dostali całe pierdolnięcie. Dokładnie. Dobra, czekamy aż dostaniemy się na ziemię. O Jezu. Dobrze, że już po wszystkim. Wyjmijcie paruwy. Do ataku! I cyk, mieczem w stopę. O chuj! O! Hehehe, nie dla ptaków was. Hehehe. Panie, ratuj! Gincie wszyscy! Gincie! No gin!
ile ja razy mam z ciebie strzelać, byś w końcu zginął do jasnej cholery! Gin! No kurwa mać, gin! Nie, proszę, nie, zostaw, nie, nie, proszę, nie, nie rób mi z nic złego, proszę, błagam, nie, nie. Ej, wracaj tu, geju. O kurwa. No chodź tu. Szybko pomocy, połóż! Szybciej, panie! Panie, nic panu nie jest. Mało brakowało. Oprócz tego, że się zesrałem, to nic mi nie jest. Teraz została ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić. Zabić tego ćwoka. Gdzie on jest? Panie, słyszałeś coś? Coś jakby taki śmiech. Nie, ja nic nie słyszę. O chuj! Panie, pomóż mi, bo ja chyba sam nie dam rady. Już idę! Pederasto, puść mnie! Moja ręka! Panie! Dobra, teraz albo nigdy. Aha, nie trafiłeś! Aha, znowu! No ile mam jeszcze czekać? No i chuj. No i se umarł, chłop.